Dzień dobry, jak to mówię, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, ale to nie patrzy Baba Jaga, tylko my, ja i Mewkor. Dobry wieczór, Mewkor. Dobry wieczór, dzień dobry wieczór widzom i słuchaczom. Witamy Was serdecznie po dłuższej przerwie. Tak, po dłuższej przerwie. Oczywiście musieliśmy spóźnić 4 minuty, żeby Wam po prostu dać ten taki klimat, że to naprawdę my, to znaczy się spóźnimy, że nie będziemy na czas. Potem się zagadaliśmy, bo już tutaj, prawda, Mewkor mi opowiadał parę rzeczy ciekawych, interesujących. Audycja będzie z całą pewnością interesująca i ciekawa, bo będzie formą wywiadu, ponieważ ja jestem strasznie ciekawski, jakubowski i chcę po prostu po ponad miesiącu, nie dwóch miesiącach prawie, nie rozmawiania z Mewkorem, ponieważ takie założenie było, że jedzie do Japonii, to niech będzie. W ogóle ci zaraz opowiem historię, tylko to skończę ten wstęp. I mówię, to teraz chcę wszystko wiedzieć, co tam w tej Japonii było, jakie przeżycia. Tak, dokładnie na takiej zasadzie, jak ktoś jedzie w jakieś takie wymarzone, wybrane miejsce, to się wręcz człowiek pyta, a jak powietrze pachniało, a jakie jedzenie miało, a czy to prawda, że Japonki mają małe stopy i takie tam rzeczy. Nie? To teraz akurat takie żarty moje. Ja ci coś powiem, Mewkor. Ja się tu śmiałem, że my się w zasadzie nigdy w życiu na żywo nie spotkaliśmy, nie? Ale relację mamy no taką, powiedzmy, dosyć bliską, no ale online'ową, nie? Nie widzieliśmy się na żywo. Jak ty do tej Japonii pojechałeś, to ja w pewnym momencie się zorientowałem, że ja mając to założenie, że nie będę ci zawracać tyłka, poza tym jednym elementem, że napisałem do ciebie, jak było trzęsienie ziemi, czy żyjesz, poza tym nie, to ja w pewnym momencie się zorientowałem, że mi ciebie brakuje, tak jak gdybyśmy mieszkali razem i ty faktycznie byś pojechał do tej Japonii i nie byłoby cię w domu, rozumiesz? Rozumiem. Takie dziwne, takie mówię, ty, faktycznie jest takie uczucie, jakbym, no, jakby go tu nie było, a nigdy go tu nie było, wiesz o co chodzi. Fajne to takie poczucie właśnie takiej, że... I wiesz co, i wtedy sobie też pomyślałem, że ten wyjazd do Japonii, w ogóle w tamtą część, dlatego też taki tytuł dzisiaj audycji, że to jest jakbyś pojechał do innego świata, jakbyś pojechał za taką bramę, z którą jakby nie ma takiej bezpośredniej komunikacji, nawet duchowej, tylko jesteś jakby w innym świecie. I od tego bym wyszedł. Powiedz mi, bo to wiem, że Japonia nie pierwszy raz, ale tak z grubsza, jak to było? Przyleciałeś do Japonii i co? W ogóle jak wyglądał lot? Od tego zacznijmy. Jak wyglądał lot? Czy się najadłeś na pokładzie? Czy wylądowałeś w Japonii? I było dziwnie, bo na przykład ludzie opowiadają, że wysiadają w jakimś kraju i faktycznie powietrze inaczej pachnie. Jak wyglądał lot? No to generalnie leciałem nie bezpośrednim samolotem, lecieliśmy z liniami Turkisza. Tak na marginesie bardzo dobra oferta w tej chwili, jeśli chodzi o loty. Zresztą, jak się okazuje, po powrocie to nasz krajowy przewoźnik zaczął bardzo mocno kooperować z Turkiszem w temacie obsługi Japonii, co jest dość ciekawym wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o sam lot, był on dwuczęściowy. Pierwsza część to był wylot wieczorem do Stambułu. W Stambule przesiadka, postój krótki, bo na szczęście niedługa ta przesiadka, około 2 godzin. No i ten tak zwany long haul, czyli lot międzykontynentalny, długi. I pierwsza moja refleksja z lotu jest taka, że polskie linie LOT lecą kompletnie inną trasą niż te tureckie. No jest to oczywiste ze względu na to, na różnicę szerokości, natomiast coś ciekawe, jest kilka takich jakby wzorcowych tras w tamten region, jeśli chodzi o trasy lotnicze. To, co mnie zastanowiło, to, że Turkish nie stara się wlecieć na tę samą ścieżkę, którą leci LOT i którą lecą na przykład fińskie linie lotnicze, czy generalnie europejskie, tylko leci przez kontynentalną Azję. I dlaczego o tym wspominam? Bo jest to w pewnym stopniu istotne w rozumieniu takim, że miałem okazję poobserwować trochę świat z góry. To było dość dużym zaskoczeniem, bo zazwyczaj to, co się widzi, tylko to się zapamiętuje z lotu, głównie moment poderwania, ten pierwszych kilka chwil, jak widzisz oddalanie się od ziemi, te miasteczka, tego typu rzeczy i przed lądowaniem, mniej więcej takie krajobrazy. Natomiast zazwyczaj nie widzi się w środku lotu, jesteś na takiej wysokości, czy generalnie masz tak jakby przelotowo, że nie zapamiętuje się, czy za dużo się nie naoglądasz, szczególnie lecąc nocą. Natomiast tak się jakoś złożyło, że lecąc w tamtą stronę, to był 15 grudnia, w środkowej Azji było tak niewielkie zachmurzenie,
czy też tak bardzo przejrzyście było i zarazem tak jakoś jasno się robiło pomiędzy godziną czwartą a porankiem właściwym, że miałem okazję oglądać kontynentalne, generalnie rzecz biorąc, centralną część kontynentu, obszary mniej więcej na wysokości Mongolii, na wysokości tamtejszej pustyni, która się znajduje powyżej masywu tybetańskiego. Widoki niesamowite, w rozumieniu takim, że na pewno dużo z tego mi zostało. Próbowałem coś nagrywać, niestety, powiedzmy sobie uczciwie, możliwości sprzętu, nie tego, którym się posługiwałem, jak i sądzę, że w ogóle jakichkolwiek kamer używanych z pokładu samego samolotu nie pozwalają na sfilmowanie tego, co się widzi. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że zmieniło to troszeczkę perspektywę moją na niektóre obszary geograficzne i na to, jak one się przekładają, mapa do rzeczywistości. Pustynia Gobi, która się tam znajduje, zrobiła na mnie duże wrażenie i w ogóle to, jak się ten granice między masywami górskimi, wyżynnymi, a tak jakby stepami i tą pustynią zarysowywały. To była taka rzecz, która się rzuciła. Jeśli chodzi o same posiłki na pokładzie, nie jest wcale źle, wręcz przeciwnie, całkiem dobrze, w rozumieniu takim, że w pierwszym locie jest jeden posiłek, potem i to na krótkim locie, co się nie zawsze zdarza, a później są co najmniej dwa posiłki w trakcie tego właściwego długiego lotu, long haula. To jest o tyle ciekawe, że to w zupełności wystarcza. Lot nocą, to mogę powiedzieć, rekomenduję wszystkim. Jeżeli macie jechać w tamtą stronę, to rekomenduję tak wybrać lot, żebyście przypadkiem nie lecieli za dnia, tylko właśnie nocą. Dlatego, że dla osób, które nigdy nie leciały długiego dystansu, to jest najbardziej optymalna możliwość do tego, żeby przymusić się, czy też wywołać w organizmie poczucie tego, żeby przysnąć, co jest dużym wyzwaniem w samolocie. Umówmy się, tak absolutnie uczciwie z każdym należy trzeba powiedzieć wprost, że spanie w samolocie nie jest łatwą sprawą, nawet na długich lotach, a noc i ciemność za oknem troszeczkę pomaga i te wyciszenie, wygłuszenie, wyłączenie świateł w samolocie i tutaj oczywiście troszeczkę pomagają filmy, które możesz pooglądać i to, że możesz zasnąć w trakcie tych filmów też jest pomocne. Natomiast mój tips, taki, który zdradzę wam teraz za darmo, a który jest wbrew pozorom bardzo przydatny, naderwać lub wręcz, powiedzmy sobie uczciwie, w ogóle nie spać, czy też ograniczyć sobie spanie dzień wcześniej, co troszeczkę was zmusi do tego, żebyście przysnęli w samolocie. No, to tak, pozwoli zasnąć. Tak, zapytałem o to jedzenie, bo jestem też fanem jedzenia na pokładach, bo w samolotach mają dobre jedzenie zazwyczaj. Znaczy, mnie się nigdy nie trafiło złe, o tak powiem. A to widok z góry nocą, no też jest. Wiesz, że kiedyś leciałem do Turcji z Krakowa i to było nocą i było bezchmurnie i ja wiem, że ja widziałem z góry Bukareszt i wiele osób mi nie wierzyło, jak mogłeś z takiej wysokości widzieć Bukareszt, a ja, ponieważ lubię geografię i znam jakby kształty miast, to ja wiem, że to był Bukareszt, bo te oświetlenie z góry tak wyglądało właśnie z tymi obwodnicami i tak dalej, że to było właśnie to wielkie miasto, nad którym lecieliśmy. W drodze powrotnej miałem dokładnie takie doświadczenie, bo w drodze powrotnej lecieliśmy też wieczorem, już właściwie nocą i przelatywaliśmy nad Chinami centralnymi i lot nad Chinami to było dość zabawne wrażenie, dlatego że oświetlenie miast chińskich powoduje, że masz wrażenie, jakby ktoś poinstalował śmieszne procesorki albo jakieś inne układy scalone na powierzchni ziemi. I dosłownie miasta chińskie wyglądają jak od początku, od góry zaplanowane projekty wydobywcze lub części większych urządzeń rozsianych w konkretnych odległościach, między którymi są pociągnięte taśmy produkcyjne albo jakieś po prostu drogi, którymi są w jednym miejscu masz ewidentne wydobycie, a w drugim miejscu przetwórstwo. No, wywołuje to wrażenie dosłownie
gier strategicznych, w których planujesz sobie na jakiejś mapce od góry zakłady przemysłowe. No Chiny wyglądają jakby ktoś autentycznie, zwłaszcza w tym kontynentalnym interiorze, od samego początku centralnie, zresztą jak to centralne sterowanie ładnie się w nazwie wpisuje, poukładał i poplanował, gdzie mają być jakiego rodzaju instalacje wydobywcze i przetwórcze. I w Chinach to faktycznie tak wygląda. Także w Bukareszt wierzę ci w pełni, dlatego że łatwo jest rozpoznać niektóre obiekty, wiedząc, w sensie niektóre miasta, wiedząc, jak one mniej więcej wyglądają na mapie. Tak, no. A powiedz mi, bo mówiłeś o tych różnicach, to mnie zainteresowało, to znaczy ta różnica w locie z Europy do, czyli z Turcji, nad którymi krajami konkretnie leci ten samolot do Japonii, a którą trasą w takim razie lecą polskie linie lotnicze z Warszawy i fińskie z Helsinek? Polskie linie lotnicze i fińskie linie lotnicze lecą na obszarze podbiegunowym, w okolicach koła podbiegunowego, czyli lecą praktycznie cały czas nad Rosją, nad Syberią. I w większości to, co widzisz, to są pustki nieoświetlone, no generalnie rzecz biorąc mało co widać. Natomiast jeśli chodzi o tureckie linie lotnicze, no to one ciągną dosłownie przez sam środek, jak wyznaczysz kreskę między Stambułem a Chinami, to mniej więcej na takiej linii, a później podnosi się, samolot zaczyna lecieć w górę w stronę Japonii, czyli odbija tak jakby od Chin. Czy możesz, powiedzmy sobie szczerze, lecą praktycznie linią prostą, środkiem przez te wszystkie obszary tuż nad pustyniami środkowej i centralnej Azji, na wysokości mniej więcej stepów. Czyli powiedziałbym, że na mapie jak spojrzysz, to wysokość Mongolii. Rozumiem, Kazachstan, Mongolia, rozumiem, te kraje. Tak. To mniej więcej trasa. No to fajnie, no dobra, lecisz do tej Japonii, lądujesz, a na jakim lotnisku to było to lądowanie i co na miejscu? Czy jest szok kulturowy? Znaczy mówię tak, wiem, że dla ciebie być może już nie po którejś tam wizycie w tym kraju, ale generalnie, czy dla Europejczyka, niby lotniska wyglądają wszędzie tak samo, ale już słyszałem z opowieści różnych globtroterów, mi znanych, że bywa tak, że w jakimś kraju jest duże zaskoczenie, jak się wyjdzie z lotniska. W wypadku lotniska, na którym lądowaliśmy, muszę powiedzieć, że moim zdaniem zdecydowanie lepsza wizyta niż na Tokio Naricie. Narita jest specyficzna, o niej możemy porozmawiać na innej audycji, bo to jest dość ciekawa historia na dłuższą chwilę. Natomiast my lądowaliśmy na lotnisku KIX, czyli Kansai International, czyli lotnisku de facto w wspólnym projekcie miasta Osaka i miasta Kyoto, obsługującym centralny region Japonii, wyspy Honshu. No i tutaj dochodzimy do w sumie najciekawszej rzeczy, dlatego że lotnisko Kansai jest lotniskiem istniejącym na sztucznej wyspie, więc całe lotnisko jest umieszczone na sztucznie stworzonej platformie, na której jest kilka pasów do lądowania i cały generalnie kompleks lotniska jest na wyciągniętej zewnętrznie platformie, do której doprowadzone są linie kolejowe dwóch różnych przewoźników kolejowych, którzy ekspresami lub lokalną kolejką wywożą cię przez wielki most, co też jest dość przyjemnym wrażeniem na samym starcie, że w takim wielkim podwieszanym moście przejeżdżasz na, właściwie wjeżdżasz w już tą część wyspy centralną i przejeżdżasz przez miasto Osaka, więc to jest, bardzo szybko znajdujesz się od razu w bardzo dużym mieście, no a potem jest dość łatwo, bo w ciągu 40 minut praktycznie jesteś w centralnej Osace i możesz się dostać do większości hoteli i tego typu rzeczy. Dla mnie szoku nie było, wręcz poczułem się na zasadzie znowu takiej, wróciłem, jest fajnie, jest przyjemnie, zwłaszcza że Osakę wybrałem nieprzypadkowo, bo dość dobrze ją znam i od razu wiedziałem, na który dworzec trzeba dojechać, żeby było najwygodniej. No i później przy wylocie okazało się, że rzeczywiście najlepiej się tego dworca trzymać. Niemniej po dotarciu na dworzec Tennoji, już później dalsza trasa była stosunkowo łatwa.
pierwsze co oczywiście zaraz po wizycie, w zrzuceniu, że tak powiem, bagażu w hotelu, jak już się odnaleźliśmy pod naszym śmiesznym hotelem. Mówię śmiesznym dlatego, że wybór naszego pierwszego hotelu, bardzo dobrego zresztą, był nietypowy, spaliśmy u Luteran. Hotel w Osace nazywa się The Luteran i jest prowadzony przez generalnie Związek Wyznaniowy Luterański w mieście Osaka, więc cała obsługa, zarówno ta japońska, jak i ta niejapońska, no generalnie rzecz biorąc, to było troszeczkę tak, że większa część kościoła jest, wręcz wybiegłem myślami, większa część hotelu znajduje się bezpośrednio nad kościołem. Także masz kościół, a nad nim masz hotel, zresztą bardzo dobry hotel, z wybitnym śniadaniem. Tutaj muszę, jak ktoś będzie szukał sobie hotelu, to polecić muszę, że rzeczywiście świetne śniadanie i pozwala od razu na starcie zakosztować sporej części japońskiej kuchni pierwszego dnia. Natomiast no, po wizycie w hotelu od razu pierwsze co, to wizyta w kombini i to, co można w Japonii zrobić zupełnie legalnie, a czego nie można zrobić w Polsce, czyli zakup browarka i otworzenie browarka w trakcie spaceru po nocnej Osace. I to jest taka pierwsza różnica kulturowa, która jest uderzająca. W Japonii można spożywać alkohol w miejscach publicznych praktycznie bez ograniczeń, z wyjątkiem miejsc kultu. Czyli mówiąc wprost, nie wolno wchodzić do większości obiektów religijnych z alkoholem, znaczy generalnie z jedzeniem zwykłym tak, natomiast tu też są pewne ograniczenia, zwłaszcza w świątyniach buddyjskich. Do świątyń szintoistycznych, jak już kiedyś opowiadałem na swoich audycjach, można wejść z jedzeniem nawet przed tą właściwą wewnętrzną bramą, można spokojnie usiąść na ławce czy na trawie i zjeść, nie wiem, obiad czy jakiś tam posiłek już po przejściu pierwszej bramy torii. Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca, cudzysłowo profanum, no to możesz praktycznie wszędzie z piwkiem i z jedzeniem. No ale tutaj tak naprawdę pojawiają się dwa kolejne, pewnie twoje późniejsze pytania, czyli co mi się najbardziej podobało i co było najbardziej wkurzające dla mnie i dla reszty grupy. Bo są i to są właśnie takie rzeczy, które są różnicami kulturowymi. Jedna z nich jest powszechnie powtarzana przez wszystkich turystów, którzy do Japonii pojadą. Tak, dobra, to zanim to opowiesz, to chciałem tylko dodać, że jak już tak wstępnie tam chyba komentowałem twój pierwszy film po powrocie, nie, to jeszcze z Japonii jak nagrywałeś, to właśnie, bo tam zwróciłem uwagę na filmie, jak chodziłeś z tym GoPro, że zauważyłem coś, co mi było bardzo znane w latach 90. i za czym tęsknię w Europie, a już nie ma, automat z papierosami na ulicach, on tak mignął tam. I się zapytałem, odpowiedziałeś na to, że i z papierosami, i automaty z alkoholem są, i ja sobie tak pomyślałem, kurczę, ten kraj coraz bardziej jest dla mnie, i papierosy na można kupić w automacie i alkohol. Teraz jeszcze mówisz, że można chodzić sobie z alkoholem w ręce i nie jest to zabronione, żeby się zachować. No wiesz, jeżeli chodzi o wnoszenie jedzenia czy picia do świątyń, to jest chyba zrozumiałe, ale sam fakt tej różnicy kulturowej mnie żywo zainteresował. Nie dlatego, żebym nie mógł bez tego żyć, ale to takie mocne wspomnienia wczesnych lat moich młodości, wiesz? Także to no, tutaj. A to powiedz mi, się. A powiedz natomiast... No. Chciałem zapytać o to jedzenie, o śniadanie, bo chciałem zapytać, czy jak u Luteran, to czy było śniadanie kontynentalne, czy japońskie? A jeżeli tak, to jak wygląda japońskie śniadanie? Oj, tutaj właśnie to może być największym zaskoczeniem, że śniadanie nie było kontynentalne. Owszem, była tam wąska opcja dla śniadania kontynentalnego, natomiast taką clue, podstawą tego całego posiłku były różne rzeczy z kuchni japońskiej i to, jak mówię różne rzeczy, to znaczy, że nie wszystkie były stricte śniadaniowe, ale było dużo dań na zasadzie spróbuj Japonii już tego pierwszego dnia lub przy pierwszej okazji i to muszę powiedzieć, że był wybitnie dobry kucharz, dlatego że rzadko się zdarza, żeby wszystkie te typowo japońskie dania były na tyle dobre, wychodząc spod jednej ręki, więc oczywiście z podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o śniadanie japońskie, to była zupa miso. Zupa miso plus, bo tak, bo Japończycy na śniadanie jedzą zupę, co zresztą jest być może dla części osób zaskoczeniem, natomiast jest bardzo logiczne, bo ta zupa przez to, że jest ciepła, rozgrzewa i uruchamia tak naprawdę metabolizm w organizmie, co samo w sobie powoduje, że lepiej nam się funkcjonuje.
Oczywiście standardowo występuje ryż i tutaj, co jest ciekawe, w różnych regionach Japonii różny ryż i oni przywiązują często do tego wagę, że ryż jest ich regionalny. Natomiast no, poza tym, to z takich potraw, które można było od razu pierwszego dnia spróbować, to było chociażby takoyaki, okonomiyaki. Dobra. Co tam? Od razu tłumaczyć, co to jest, tak? Co to jest zupa miso? Czy to jest zupa mleczna, czy to jest bardziej grysik na mleku, czy to jest rosołek, czy to jest barszczyk na kaca? Nie, nie, nie. Zupa miso najbardziej przypomina coś podobnego do naszego rosołu. O. Jest to z założenia tłusta zupa, często oparta o czy to zawartość lub bazę na sosie sojowym, czasami na wywarze rybnym, czasami na wywarze warzywnym i to też jest bardzo mocno zróżnicowane w zależności od regionu. Co się zdziwiłem, znalazłem swój ulubiony region, jeśli chodzi o zupę miso w rozumieniu żartobliwym takim, bo znalazłem region, gdzie na przykład robią na wywarze z cebuli. I jest normalnie cebulowa zupa miso, co dla osób, które coś kojarzą w temacie zupy miso czy Japonii, może być dużym zaskoczeniem. Natomiast teraz jeszcze nie zdradzę gdzie, bo będzie to w części materiałów, które nagrałem później. To wtedy może zdradzę, gdzie konkretnie można zjeść cebulową zupę miso. Niemniej zupa miso jest to taki częściowo klarowny napar o smaku przypominającym troszeczkę cięższy przypadek naszego, coś między naszym rosołem, a taką trochę wędzoną zupą, to zależy tak naprawdę trochę od regionu. Są tam i tutaj w zależności od tego, co lubisz dodać, zazwyczaj dodaje się krojoną cebulkę. No i powiem tak, to jest zupa miso jest znana praktycznie każdej osobie, która jadła ramen, bo większość wywarów robionych pod ramen w swojej zasadniczo tej podstawie jest dość podobna do miso. Niektóre rameny są robione de facto na podobnej zasadzie jak miso, a później dopiero przygotowywanie tego wywaru w oparciu o dodatki, które są do ramenu dołożone. Niemniej no to jest z naszego punktu widzenia, znaczy z japońskiego punktu widzenia zupa miso jest odpowiednikiem naszego rosołu. To jest taka najbardziej basicowa zupa, jaką możesz mieć, najbardziej podstawowa, jaką możesz mieć w kuchni japońskiej i ona występuje... Troszeczkę pełni funkcję naszego barszczu czerwonego jako zupa napój, czy też zupa wcinana łyżką, choć częściej po prostu pita z miseczki, jako dodatek do posiłku, tak? Dlatego ona się pojawia praktycznie na każdym posiłku. Okej, rozumiem. No dobra, dalej wymieniałeś potrawy. Znaczy, wiesz, bo tak ciekawy jestem, bo ja wiesz, jako śniadaniowiec zmienno-gustowy, czasami jem na śniadanie pozostałość z kolacji wczoraj, czyli na przykład jakieś resztki kotletów czy coś zostało z ziemniakami, czasem jest zupa, a czasem sobie robię śniadanie typu jajecznica, wiesz o co chodzi. Czyli jajecznica no. I parówa może wejść w opcję, ale jest to ograniczona, tak? A nie, to nie do końca prawda, dlatego że o ile sama parówa nie jest jakimś super popularną rzeczą, chociaż zdarzają się kiełbaski, czasami są to paróweczki i te paróweczki, żeby miały taki bardziej swój własny, powiedzmy lokalny klimat, to one są rozcinane z dołu, przez co się podwijają i wyglądają jak małe ośmiorniczki. Aha, to jest zresztą taki stary trik do bento, czyli takiego śniadania wynoszonego przez dzieciaki do szkoły i czasami przez żony przygotowywane dla męża do pracy, no to jak masz paróweczkę, to paróweczka jest rozcinana tak, żeby się podwinęła na cztery strony i wtedy ona wygląda jak jakaś śmieszna ośmiorniczka. Czasem panie domu nawet się bawią w to, żeby bardziej ją upodobnić do tej ośmiorniczki. W sensie dołożyć coś od siebie tak na zasadzie, że pojawiają się oczka albo jest wycięta ta buźka, coś w tym stylu. Tak zdarza się to. Widziałem takie zdobione bento, więc to się jak najbardziej pojawia. Natomiast jeśli chodzi o jajecznicę, w Japonii bardzo popularna jest ich własna wersja jajecznicy. To znaczy nasza jajecznica zwykle ma formę taką troszeczkę rozbełtaną, taką dość mocno rozlazłą, powiedziałbym bezkształtną, o tak to ujmijmy. Natomiast w wypadku Japonii jajecznica bardzo często jest robione jajko, oczywiście w oparciu o jajko żółtko i teraz tak, na śniadaniach możesz bez problemu dostać surowe jajko, które możesz następnie sobie podgotować, ewentualnie jako surowe dodać do ryżu. Natomiast jajecznica jako taka występuje w rolkach.
To znaczy oni mają tendencję do tego, że wykorzystują żółtko, które następnie jest przy użyciu takiej specjalnej maszynki kuchennej, która występuje w większości japońskich domów. Oczywiście można to zrobić bez tej maszynki, natomiast maszynka mocno ułatwia życie. Nalewasz taką jakby coś w rodzaju foremki i zawijasz rolkę. No i wyciągasz rolkę, rolkę się kroi na te 4-5 kawałków i masz taką roleczkę z jajka. No, de facto takie coś pomiędzy, z konsystencji, z wyglądu to przypomina omlet, natomiast przypomina to troszeczkę rolkę jak rolada, typu ciasto rolada, które możesz kupić w cukierni, natomiast no, smakowo to jest po prostu zawijane jajko. No dobra, a te dwie rzeczy, które wymieniłeś w kolejności później, że ta zupa miso i wymieniłeś... Takoyaki i okonomiyaki. Co to jest? Takoyaki to jest coś, co u wielu osób, jak się dowiedzą, co to jest, wywołuje tak od razu komunikat, to ja tego nie jem, dlatego że bazą do takoyaki są ośmiornice. To ja tego nie jem. I teraz dowcip z ośmiornicą polega na tym, że po takoyaki, jedząc takoyaki, w życiu nie poczujesz tego, że to jest ośmiornica. Dopiero jak już się, że tak powiem, rozsmakujesz, polujesz w różnych miejscach, to można dostać takie, które bardziej smakują troszeczkę, także jesteś w stanie to wyczuć. Jak mam porównywać to do jakiegoś takiej potrawy naszej europejskiej, która jest łatwa do porównania teksturą czy kształtem, to może kojarzysz, są czasami takie dostępne ziemniaczki opiekane, trochę wygląda to takie zastępstwo frytek. No to jest mniej więcej tej samej wielkości, tak samo obsmażone, czyli generalnie rzecz biorąc z zewnątrz to przypomina troszeczkę tego przypiekanego ziemniaczka. I przy tym jak to jesz, gryziesz, to jest podobnej tekstury. Na zasadzie działa to i wcinasz to podobnie jak te ziemniaczki, natomiast różnica jest tylko i wyłącznie taka, że możesz czasem wyczuć teksturę, że tekstura jest bardziej mięsista, przypominająca jakbyś przeżył mięso, coś w tym rodzaju. Natomiast takoyaki są przygotowywane na różne sposoby, w taki sposób, że są dodawane do nich sosy, są dodawane do nich posypki, w zależności od miejsca, gdzie kto to przygotowuje, to inne są te dodatki i one znacząco wpływają na smak i to, jaką część smaku zapamiętujesz. Druga kwestia, że one są zazwyczaj podawane bardzo gorące, w sensie schodzące zaraz z płytki piekarnika, takiego specjalnego właśnie na kulki. Efekt jest taki, że czasem nie poczujesz, nie zdążysz poczuć tego, że zjadłeś ośmiornicę. Także wbrew pozorom, ja też nie lubię ośmiornicy w normalnej formie. Miałem okazję kosztować ośmiornicy zarówno w Polsce, jak i w Grecji i zdecydowanie nie jest to moje, powiedzmy, danie wyboru. O tyle takoyaki jest to coś, co jestem w stanie wcinać w dowolnych ilościach, w dowolnym miejscu, dlatego że to nie smakuje jak ośmiornica. Może to kwestia tego, że jest to mimo wszystko podsmażane. Natomiast drugie danie, to jest zdecydowanie moje ulubione danie kuchni japońskiej, okonomiyaki, i to jest danie typowe dla Osaki. To znaczy okonomiyaki mówi się, że występuje w dwóch wariantach takich najbardziej popularnych, czyli jeden to jest wariant z Osaki, a drugi z Hiroshimy. No i te co do składu, to zasadniczo to jest placek z kapusty. I to jest dość zabawne, dlatego że bazą tego placka jest szatkowana kapusta. I tutaj wykorzystywane są w zależności od regionu albo odpowiednik naszej kapusty pekińskiej, albo po prostu zwykłej kapusty, które po poszatkowaniu i zrobieniu tak jakby bazy, na to następnie jest rozbijane jajko, które to scala, ścina, zbiera w kupę i w zależności od tego, czy masz do czynienia z wariantem z Osaki, czy z wariantem z Hiroshimy, jest dodawany jakiś rodzaj makaronu i w ten sposób robi się placek. Nie wiem dlaczego, ale w internecie krąży popularna opinia, że okonomiyaki to jest taka japońska pizza. Podobieństwo do pizzy jest tylko takie, że to ostatecznie przybiera kształt okrągły, no, ma warstwy, jest posmarowane sosem od góry, natomiast jeśli chodzi o same jedzenie tego i to, co się tam, w sensie jaką to ma strukturę, jaki to ma smak, to bardziej przypomina naszą sałatkę i to tak mniej więcej coś w okolicy sałatki kebab,
dość popularnej w polskich domach, czy też gyros, jak to woli. No generalnie rzecz biorąc, największą część stanowią właśnie warzywne elementy, które czujesz, które są po prostu podgrzane, więc cały placek jest ciepły, natomiast te warzywa są bardzo smaczne, stąd też w konsekwencji zasadniczo prawie cały ten posiłek, całe to okonomiyaki, to jest taki miks warzywny, taka trochę zabrzmi to może drastycznie, ale sałatka na ciepło, która wbrew pozorom jest bardzo smaczna. I tu sekret leży tak naprawdę w sosie do okonomiyaki, który jest już lokalną tajemnicą. I tak większość lokali nie powie wam, czym jest sos do okonomiyaki, z czego się go robi, jak się go wykonuje. I tak jest sprzedawany jako produkt lokalny w słoiczkach za granicę. Natomiast jak się bardzo dobrze zakumplujesz, zaznajomisz z jakimś lokalnym mistrzem, który takie potrawy przygotowuje, to może ci zdradzić, jak możesz z substytutów zrobić sobie okonomiyaki, czy też sos ten do okonomiyaki, bo on wpływa na smak całości, w domowych warunkach poza Japonią. W ogóle jak jesteśmy przy kulinariach, tak na szybko, żebyśmy nie zdominowali audycji jedzeniem, bo nawet zacząłem być głodny, zjeść herbatniki. Natomiast jak wygląda w ogóle kultura jedzenia, takiego codziennego, kultura jedzenia w Japonii? W zestawieniu na przykład z europejską, gdzie większość z nas w Europie zaczyna dzień od herbaty lub kawy, jakiegoś lekkiego tostu z dżemem czy czymś, ewentualnie wersja cięższa, ale to zazwyczaj na drugie śniadanie albo śniadania sobotnio-niedzielne, czyli właśnie parówy, jakieś kanapki. Ja mam kanapki z serem, to za chwilę będę miał do ciebie pytania o to, czy w Japonii są żółte sery, japońskie oczywiście. I jak wygląda kultura jedzenia tych posiłków? Jak wygląda, po której jest śniadanie, do której śniadanie wydawane są na przykład, kiedy się je obiad, jak wygląda kolacja? Znaczy nie jak wygląda, tylko tak jakby pory jedzenia, czy oni też mają podwieczorek na przykład? System jest mniej więcej taki, że w większości miejsc śniadanie je się stosunkowo wcześnie. Śniadania są serwowane zazwyczaj już od 6:30 do standardowo 8:00, w części hotelu, w części miejsc do 9:30. Natomiast standardem jest pora między 7:00 a mniej więcej 8:30, to jest taki powiedzmy standardowy czas na śniadanie. Śniadania są bardziej rozdrobnione, w sensie one zdają się być obszerniejsze, większe od naszych, natomiast to są małe porcje podzielone na kilka różnych miseczek. Aha. W konsekwencji to jest troszeczkę ilościowo zjadasz mniej więcej tyle, jakbyś wciągnął, nie wiem, ze 2-3 kanapki śniadaniowe zrobione, natomiast co jest ważne, nie ma praktycznie w większości miejsc pieczywa. Pieczywo kupuje się zazwyczaj na drugie śniadanie, ewentualnie gdzieś na mieście, gdzieś w pracy, coś w tym stylu. Natomiast no, pieczywo prawie nie występuje. Występuje głównie w opcjach hotelowych jako ukłon taki w stosunku do obcokrajowców. Na bazie japońskiego śniadania pieczywa praktycznie nie uświadczysz, chyba że pieczywo jako takie chruściki dodawane do zupy miso albo generalnie do jakiejś zupy, która się pojawia na śniadaniu. Śniadanie jest, różni się tym, że jest ciepłe, w rozumieniu, że są ciepłe elementy posiłku. U nas jest zwyczajowo to, że często, gęsto to śniadanie jest po prostu takie zimne. No, składniki są, nie są podgrzewane, a w Japonii standardem jest to, że w śniadaniu jest ten element, który jest rozgrzewający i to praktycznie wszędzie jest praktykowane. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o coś rodzaju podwieczorku, czy też takiej przerwy w ciągu dnia, no to może tak, standardowe posiłki, jak wspomniałem, śniadanie między 7:00 a 8:00, z małymi wyjątkami 8:00-9:00. Jeśli chodzi o obiad, to taką porą obiadową standardową jest w firmach między 12:00 a 1:00 albo między 1:00 a 2:00. Większość miejsc, większość restauracji ma ofertę właśnie lunchową między 12 a 2. O 2 zresztą bardzo duża ilość restauracji zamyka się na przerwę w środku dnia i potem po tej przerwie otwiera się ponownie w okolicach godziny 17-18 i jest otwarta do późnego wieczora. I tutaj jeśli chodzi o tą część tak jakby kolacji, no to kolację Japończycy znowu jedzą stosunkowo późno, czytaj godzina minimum 7:00,
Zazwyczaj są to okolice godziny 20. W hotelach oczywiście zdarza się, że jest o to trochę wcześniej, czyli większość hoteli troszeczkę forsuje, żeby ta kolacja była między godziną 18 albo 17.30, a powiedzmy 19. Natomiast dla zwykłego, standardowego domu japońskiego kolacja przed 19, to powiem Ci szczerze, raczej mało prawdopodobne, z racji tego, że większość osób z tego domu wraca do domu dopiero w okolicach późna 18, 19, więc jak zbierają się na takiej rodzinnej kolacji, to ona wypada mniej więcej w tych godzinach. I teraz, czy się pojawiają podwieczorki i drugie śniadania? Drugie śniadania praktycznie wszyscy wciągają w pracę albo w szkole w okolicach godziny 10-11. Natomiast jeśli chodzi o podwieczorki, tak, występuje taka instytucja, ale regionalnie. I to jest charakterystyczne, że są miejsca w Japonii, gdzie na przykład w takiej miejscowości Matsue, dość duże miasto, znajduje, ale już na prowincji, jest tradycja taka, że oni mają przerwę na ceremonię herbacianą dwukrotnie w ciągu dnia, o godzinie 10 i o godzinie 15. I wtedy jest mała przerwa na herbatę, na ceremonię herbacianą razem z lokalnymi słodyczami, bo ich region słynie z dagashi, czyli z takich tradycyjnych japońskich słodyczy w rozumieniu towarzyszących herbacie. Aha. A powiedz mi, bo jak mówiliśmy wcześniej przed nagraniem też, że Japonia jest generalnie bardzo krajem rozległym, dużym, to znaczy na mapie w porównaniu z kontynentalnymi Chinami ona się wygląda małą zlepką małych wysep, ale generalnie jest rozciągnięta na takich klimatycznych strefach, jakby to w Europie ją nałożyć na mapę Europy, to byłaby od Hiszpanii po Norwegię północną. I czy w kategoriach kulinarnych i pól jedzenia też się powiedzmy różni na tyle, na ile wiesz, bo no na przykład u nas południowcy na południu Europy się je bardziej słodkie śniadania, bardziej lżejsze, na północy jest to bardziej zawiesiste, tłuste, gorące, żeby się rozgrzać, wiadomo, temperatura. Czy w Japonii jest podobnie? Z mojego własnego doświadczenia i z mojej obserwacji jak najbardziej tak. I teraz mogę powiedzieć to już z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem, ze względu na to, że tym razem moja wyprawa nie obejmowała tylko centralnej wyspy Honshu, ale obejmowała również poboczne wyspy, to znaczy w sumie jedną z takich najrzadziej odwiedzanych, a bardzo ciekawych wysp japońskich, czyli Kyushu. I tak, żeby nie być gołosłownym, spróbuję dorzucić nam tutaj dla ułatwienia ekran z mapką. Zawsze mnie śmieszą te nazwy Kyushu i Honshu, bo to tak mi się kojarzy trochę, ale... Doskonale Cię rozumiem. Pomyślałem sobie, że dodam mapę, ale może to nie być aż tak łatwe, jak myślałem. Chyba, że... Teraz zaskoczę. Mhm. Ogólnie, żeby nie zanudzać, to są różnice. Pomijając już pory posiłkowania, które faktycznie są różne, to w sensie są drobne różnice, ale są, to drugim aspektem jest faktycznie kwestia tego, co jest podawane. Są różnice, jeśli chodzi o kulinaria w poszczególnych regionach. Przykładowo regiony górskie bardziej preferują kuchnię o charakterze takim, powiedziałbym, więcej smażonego, więcej ciepłego, rozgrzewającego. I teraz tak, my naszą podróż zaczęliśmy od wyspy Kyushu, a dokładniej wylądowaliśmy co prawda w Osace. Jak wspominałem, lotnisko znajduje się tutaj, zrobię zbliżenie, robimy takie zbliżenie googlowskie. Jak widzisz, jest taki placek, który przypomina wyspę, o, już się nam powczytało. Mamy lotnisko i z tego lotniska, jak wspomniałem, mostem wyjeżdża się później do właściwej Osaki, a dokładniej do kompleksu miejskiego Osaka, który łączy kilka mniejszych miejscowości w coś, co nazywamy obecnie Osaką. Aha. I stąd później Shinkansenem jadącym niemało, bo prawie 3 godziny, także w sumie bardzo szybko, ale
mimo wszystko kawał czasu to w sensie mimo wszystko ta droga jest odczuwalna jako dłuższa. Dojechaliśmy do Fukuoki, no i zaczęliśmy naszą wyprawę po Kyushu. I celem, czy też założeniem było dotarcie do trudnego Kyushu, czyli do tej części Kyushu, do której dotrzeć się tylko pociągiem tym takim dla turystów nie da. Z tego względu zdecydowaliśmy się na wynajęcie samochodu i objechanie tej części Kyushu, która jest bardzo słabo skomunikowana pociągami. Teraz, żeby było to łatwiej zrozumieć, to po tej stronie wyspy, gdzie mamy miasta Kita Kyushu, Fukuoka, Kumamoto i w dół aż do Kagoshimy, jest nitka pociągów Shinkansen. I nimi można bez problemu sobie podróżować. Jak widzisz, tu są takie linie, po których, które idą po wybrzeżu i tam idzie ta linia tak jakby główna komunikacyjna. Nią poruszają się turyści, którzy jednak na Kyushu zajeżdżają. Natomiast problematyczną jest po pierwsze ta strona wyspy, tutaj gdzie mamy miejscowość Miyazaki, Hyuga, Nobueka, aż do Oity i Beppu. No i druga kwestia to centrum wyspy, które jest górzyste. I to tak, jak mówimy górzyste, to bardzo górzyste. Tutaj jak Google się wczytają, no to będzie widać, że mamy do czynienia tak naprawdę z pasmami górskimi i z wulkanami. No i naszym celem było w trakcie tego zwiedzania przejechanie bardzo malowniczą trasą wybrzeża od Miyazaki do Hyugi, a następnie zjechanie w głąb kontynentu, znaczy w głąb tej wyspy, żeby odwiedzić takie dwa miejsca jak Takachiho oraz Aso. Aso to jest wnętrze wulkanu, tutaj jak będzie zbliżenie, to może trochę lepiej teraz widać, to cały ten wielki obszar to jest jeden wielki wulkan, a dokładnie kompleks wulkaniczny, o teraz nawet lepiej troszeczkę to widać, i to jest wulkan aktywny, co tak dla części widzów może być interesujące. W tym jest to wulkan kalderowy, w którym ten aktywna część jest zapełniona jeziorem kalderowym. No i można to obserwować po prostu na żywo. Bardzo malownicze miejsce, ale zarazem jedno z ciekawszych miejsc, tak dla mnie również badawcze, i o tym będę wam opowiadał u mnie na kanale. Mianowicie jest tutaj pewna świątynia, ota tutaj, Kamishikimi Kuma no Imatsu Shrine, co tak w wolnym tłumaczeniu mniej więcej brzmi: świątynia, w której skryli się bogowie, czy też przebywali przez jakiś czas bogowie. To jest jedno z najstarszych miejsc kultowych w Japonii, w rozumieniu tak starych, że Japończycy nie są w stanie konkretnie, precyzyjnie określić, od kiedy są tam praktykowane jakieś rytuały i wierzenia. Aha. Najstarsze księgi wskazują okolice V wieku naszej ery, natomiast mówimy tu o kronikach i księgach, a świątynia jest ewidentnie starsza i tradycje wspominają o tym, że ten kult trwa tam dłużej. Jest to wyjątkowe, w sensie jest to wyjątkowe miejsce, które co ciekawe praktycznie ciężko zobaczyć, co tam jest, przeglądając po prostu zdjęcia z internetu. A dlaczego? Dlatego, że większość zdjęć pokazuje tylko te charakterystyczne lampy, które teraz tak jakby podświetlam. Dla osób spostrzegawczych to podpowiem, że to jest ta świątynia, która występuje na miniaturce otwierającej cykl Shinto na moim kanale oraz generalnie często pojawia się czy to w openingach, czy generalnie rzecz biorąc właśnie w tych rzeczach związanych z Shinto u mnie na kanale. Stąd też z oczywistych względów chciałem koniecznie zobaczyć tą świątynię, zajrzeć do niej i poznać to miejsce. No i co? Po tej wędrówce miałem okazję zakosztować i zobaczyć różnice w kuchni. No i te różnice w kuchni są takie, że wybrzeże tutejsze ma bardzo mocno kuchnię taką zbliżoną do naszej śródziemnomorskiej, z takim nastawieniem troszeczkę na klimaty. Znaczy, w sensie Miyazaki i okolice to jest mekka surferów.
Między Miyazaki a Hyūgą jest bardzo dużo miejsc przeznaczonych dla surferów. Zresztą dla osób, które nie są zorientowane, ta strona wyspy, czyli mniej więcej regiony tak jakby południowe, tu gdzie jest Kagoshima, Kirishima, Miyazaki i Hyūga, to są tereny prawie że tropikalne, w rozumieniu, że mamy tam palmy, standardowo jest tam bardzo ciepło, upalnie, no i generalnie przepiękne plaże, część z nich widokowa, dużo ciekawych formacji skalnych. Natomiast drugą ciekawostką jest to, że jest to najbardziej wulkaniczna wyspa japońska, jeśli chodzi o aktywne wulkany. Dość powiedzieć, że ta plama tutaj na mapie, którą widzicie, o mniej więcej w tym miejscu, jest najbardziej znanym wulkanem w Japonii, chyba najbardziej uczęszczanym przez turystów. Z niego też macie przygotowane nagranie, które się pojawi u mnie na kanale. Jest to Sakurajima. Tak, ta nazwa Sakura oczywiście powinna wam się kojarzyć z płatkami sakury, z sakurą, czyli z hanami, czyli generalnie przemijaniem, płatkami wiśni i tak dalej, bo sakura to wiśnia. I Sakurajima to jest specyficzne miejsce, dlatego że to jest, dawniej to była wyspa. Jest to wyspa wulkaniczna z wulkanem, który został mianowany z terminem Sakurajima, która, jak teraz widzicie, jest dość duża, rozrosła się i w tej chwili już nawet nie jest wyspą, tylko półwyspem, bo zetknęła się z drugą stroną tak jakby zatoki. Natomiast całość tej wyspy jest uformowana przez erupcje wulkaniczne. To jest jeden wielki aktywny wulkan, który do tej pory zresztą cały czas i paruje, i wyrzuca z siebie regularnie dość duże ilości materiału tektonicznego, w konsekwencji czego powstało połączenie lądowe pomiędzy wcześniejszą, oryginalną częścią wyspy, a tym, co się, że tak powiem, uformowało i ulepiło na wybrzeżu Sakurajimy. W rezultacie wcześniej był tam tylko możliwość dopłynięcia, a teraz można dojechać normalnie drogą czymś w rodzaju autostrady po takim charakterystycznym moście. No i jest tam sporo miejsc, w których po prostu są ślady tego, jak ta tektonika wulkaniczna pochłonęła niektóre miejsca, które były tam wcześniej, czyli chociażby tutaj widzisz bramę Torii, która została praktycznie w całości zalana materiałem. No właśnie mam pytanie a propos bram Torii, już teraz je zadam, bo miało być na później, że standardowo Japonia jest krajem trzęsień ziemi, oberwała dwoma bombami nuklearnymi w czasie pod koniec II wojny światowej i tak dalej. I kiedy, bo spotkałem się z takim hasłem, właściwie pytaniem, że z czego są zrobione bramy Torii, skoro wszędzie, gdzie widać jakiekolwiek zniszczenia, czy katastrof naturalnych, czy Fukushimy, czy czego cokolwiek innego, czy wybuchu wojny w Hiroshimie, brama Torii zawsze stoi. Mm-hmm. Z czego one są zrobione, albo czy one są autentycznie tak święte i mocne energetycznie, że są nie do ruszenia przez nic? No, dziękuję za ułatwienie mi odpowiedzi na pytanie znaczące, dlatego że miałem powiedzieć, że z najbardziej pierwotnego budulca na Ziemi, albo dokładnie najbardziej pierwotnego budulca w rzeczywistości. W jakim rozumieniu? W takim rozumieniu, że bramy Torii zdają się rzeczywiście opierać prawom fizycznym świata materialnego w pewnych względach, ze względu na to, że stoją na styku rzeczywistości sakrum i profanum, a dokładniej na styku niektórych, mówiąc bardzo wprost, przestrzeni w rozumieniu wymiarów. Osoby zainteresowane odsyłam do audycji poświęconej bramom Torii na moim kanale, gdzie tłumaczę, w jaki sposób ten mechanizm działa. Natomiast jeśli chodzi o budulec, bardzo prozaicznie, standardowe od najstarszych bram Torii to są wielkie kamienie megalityczne, czyli krótko mówiąc te same megality, co w wielu innych antycznych miejscach na Ziemi. Duże formacje kamienne, nie zawsze zresztą to są, część z nich to walce obrobione, część nie. Część to są rzeczy, które wyglądają jakby były wyrzeźbione z dużej skały, czyli duży kloc, który następnie jest z niego wycinana niejako ta brama Torii. Kolejnym, drugim takim najbardziej popularnym budulcem są drewno. Znaczy, chciałem powiedzieć, są drewna, bo te drewna są z różnych regionów o różnej charakterystyce i to dla nas może nie jest tak istotne jak dla Japończyków, bo Japończycy bardzo mocno wyróżniają strefy, z których pochodzą święte drewna albo szczególne drewna, które stanowią wyjątkowy budulec na poszczególne struktury.
I na przykład są konkretne obszary, z których pozyskuje się drewno na przykład bramy torii, a są obszary, z których pozyskuje się drewno na budowlę konkretnych części, na przykład zamków, które przetrwały, oraz tych zamków, które rekonstruowano. Czytaj, to nie mogło być po prostu takie sobie dowolne drewno. No a trzecim typem bram torii, bardzo rzadko spotykanym, są bramy odlewowe, też się zdarza. Pojawiają się czwarty typ bram torii, najnowsze, że tak powiem chronologicznie, to są bramy torii metalowe, czyli tak, zdarzają się bramy, które są po prostu strukturami ze stopów, i tak zdarza się czasem spotkać w dużych miastach chociażby tego typu bramy. Natomiast zdecydowana większość jest albo drewniana, albo z formacji kamiennej. I tutaj, jeśli chodzi o te kamienie, różne. Podkreślam, różne, dlatego że nie ma jednego typu kamieni wykorzystywanych do robienia bram torii, zwłaszcza że same bramy torii nie są jednolite. Ja to też omawiam na swoim nagraniu o bramach torii, pokazując, że jest zasadniczo 12 wzorców, 12 kształtów bram torii, z których oczywiście najbardziej popularnym jest to takie skojarzenie, dwa słupy i taki daszek charakterystyczny, natomiast to jest taki jakby model najbardziej popularny w internecie, no i taka literka, powiedzmy podwojone T, jest też często pojawiającym się tam najprostszym wzorcem, ale tych kształtów bram torii jest trochę więcej. Głównie chodzi o podwojenia, czy tak jakby dobudówki, i one są bardzo mocno zależne od tego, w którym okresie historycznym i w którym regionie powstawały. I tak, czy są odporne na kataklizmy? Zdecydowanie tak. No widać, że są, dlatego to pytanie w ogóle padło. No. Miałem okazję niektóre z takich bardziej szokujących dotknąć i zobaczyć, chociażby właśnie jedna z tych bram takich wulkanicznie pokrytych. Niestety nie udało mi się tego akurat nagrać. No były tam drobne kłopoty, że tak powiem, w terenie i z opadami deszczu, które się też wtedy nałożyły. Natomiast generalnie rzecz biorąc, są bramy torii, które zdają się zaprzeczać wszelkiej logice, czego najlepszym przykładem, o którym wspomniałeś, są bramy torii, które przetrwały bombę atomową. I akurat jedną z takich bram torii można zobaczyć w Nagasaki, a dokładnie jej część, co też jest specyficzne, dlatego że w tym miejscu, gdzie kończyła się ta tak jakby kula temperatury, kula światła, jak to woli. Tutaj nie wchodzę w szczegóły, dlatego że ładunki zrzucone na Hiroshima i na Nagasaki były zupełnie różne. To też jest bardzo ważna sprawa. Mimo że się je wrzuca do jednego worka, to te dwie bomby były różne i miały różny charakter również tego zniszczeń, jakie prowadziły. Natomiast w Hiroshimie masz dosłownie połówkę bramy torii, przepraszam, w Nagasaki masz połówkę bramy torii, gdzie widać, że ile tej bramy się zachowało, a ile zostało tak jakby zdezintegrowane, tak to ujmijmy. Aha. Okej. Wiesz co, bo wiem, twoja wyprawa do Japonii to będzie never ending story, a przynajmniej materiał na paręnaście audycji. Nie, bo właśnie się orientuję, ile minęło czasu, nie żebyśmy się spieszyli, ale że jesteśmy dopiero na początku na tej wyspie. Ja z tego miejsca chcę cię zapytać, bo chcę generalnie dzisiaj, nawiązując do tematu i mojej ciekawości, bo ja wiem, że o wielu innych rzeczach opowiesz sam z siebie później, zapytać ciebie o dwie konkretne rzeczy. Pociągnę ten temat dwóch światów teraz. To jest pierwsza rzecz, o którą chcę cię zapytać. Mm-hmm. Jak bardzo, czy i jak bardzo, to jakbyś podsugeruje ci odpowiedź, ale jak bardzo różni się styl życia i w ogóle świat japoński codzienny od tego europejskiego? Co mam na myśli? Mam na myśli to, jak zaczynają dzień, jak wygląda... Ja nie mówię o Tokio, bo kiedyś mi to wyjaśniałeś. Pamiętasz, mówiłeś mi, że rozdzielić Tokio i reszta Japonii, bo prowincja wygląda, nawet miasta na prowincji poza Tokio wyglądają i funkcjonują już inaczej niż samo Tokio. Jak wygląda ich dzień? Jak wygląda kultura życia codziennego? Czy to jest tak jak u nas, że rano widzisz sąsiadów pędzących na metro albo odśnieżających samochody, żeby lecieć do korporacji, kobiety z dziećmi uwieszonymi do szkoły biegną i tak dalej? Jak wygląda ich życie codzienne na takiej zasadzie funkcjonowania
kurczę, jak to nazwać? Nie wiem, czy ty czujesz, o co chcę pytać, że jak wysiadasz rano od tej Japonii, nie wiem, wychodzisz na ulicę o tej 8 rano, jak wygląda Japonia cały dzień? Na tej prowincji, w miastach mniejszych. To ich życie. Bo ja mam takie skojarzenia, że Japonia chyba jest bardzo spokojnym krajem, że to nie jest właśnie że pomimo tego, że oni mają kulturę korporacyjną, że tam się nie biega. Ale nie wiem, wyprowadź, bo może mi się kojarzy z tą prowincją właśnie taką spokojną, gdzie gongi w świątyniach biją, jakiś staruszek grabi podjazd z liści, wiesz. Wiem do czego uderzasz, więc na samym wstępie, tak jak słusznie zauważyłeś, wyłączymy z tego zapisu i z tego opisu Tokio i Osakę z dwóch względów. Tokio jest kompletnie asystematyczne dla całej reszty Japonii, natomiast Osaka ma dwie doby, które się nakładają na siebie, to znaczy w Osace mamy inny system godzinowy i 30-godzinowa doba w Osace powoduje, że tam jest dość specyficznie. O tym też kiedyś... Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne życie, no to w godzinach porannych, czyli te między 7 a 8, widzisz normalnie ludzi zmierzających do pracy. Zdecydowana większość komunikacją miejską, ale oczywiście też jest ruch samochodowy, choć mniejszy niż u nas. Korki w takim rozumieniu jak nasze korki, to jest raczej charakterystyczne dla dużych miast i to nie na zasadzie takich samych wielkich oczekiwań, dużych ilości samochodów i pojedynczych ludzi siedzących w jednym aucie, jedących do korporacji. To się tam raczej nie zdarza. Znaczy, też się tacy pojawiają, ale jest ich o wiele mniej. Tam raczej, jeżeli zaistnieje korek, to kwestia tego, że po prostu jedzie w tym czasie dużo samochodów, które akurat przejeżdżają przez to miasto. Na zasadzie, że wiesz, i to nawet po rejestracjach widać, że te samochody nie są z tego miasta, tylko że one przez nie przejeżdżają i akurat trasę im tędy poprowadziła, plus gdzieś tam się domieszały samochody dostawcze, jakiś lokalny ruch handlowy, jacyś, nie wiem, jadący przedsiębiorcy z danej firmy reprezentować gdzieś tam się w innej firmie, tego typu rzeczy, natomiast większość ruchu, tak jakby miejskiego, tego ulicznego, to jest ruch taki przejazdowy, przelotowy i to widać, to się da odczuć. Natomiast jeśli chodzi o taki początek dnia, jak wspomniałem, Japończycy po śniadaniu zaczynają wylewać się na ulicę i w okolicach między szóstą a ósmą zasadniczo są godziny szczytu, kiedy ludzie podzieleni tak jakby na konkretne fale, w zależności od tego, na którą udają się do szkoły czy do pracy, idą na swój oczekiwany jeden z dwóch autobusów czy pociągów, którym jadą do pracy. Tam jest też w części firmy tak jakby elastyczne wejście, czyli to u nas się też stosuje od jakiegoś czasu, czyli to, że przykładowo nie wszyscy muszą przyjść dokładnie na tą samą godzinę, choć to nie w każdej firmie, w części firm wszyscy przychodzą na tą samą, ale no jest ten flexibility, bo widać to na przykład po tym, że pracownicy tak jakby nie ma takiej wielkiej czasami wojny o to, żeby dostać się konkretnie do tego konkretnego pociągu. Czasami się zdarzy ktoś, kto się tam spóźnił, popchnął i musi się wcisnąć. To, co na pewno jest taką charakterystyczną cechą, to jest to, że sporo Japończyków, i na to mi zwracały uwagę osoby, które przyjechały pierwszy raz, ja na to nie zwracałem za bardzo uwagi, jest sporo Japończyków, którzy nie mówią, a się wpychają. Także to jest taka specyficzna rzecz, zwłaszcza do komunikacji miejskiej, albo potrafią tak jakby, są mali, a potrafią taranem niejako wypracować sobie miejsce. I to może być dla wielu osób teraz zaskoczeniem to, co mówię, ale tak jest. Ale to w ogóle wiesz co, że ci tak na chwilę wejdę, bo jak tak opowiadasz, w ogóle to jest dla mnie fascynujące, że ty mówisz o tym, że oni podróżują tak masowo komunikacją miejską, mieszkając w kraju, który jest największym producentem samochodów na świecie. To jest ciekawe, nie? Jakby inna zupełnie mentalność myślenia o otoczeniu, o sobie, bo ja rozumiem, z czego to wynika. Pewnie z szacunku dla bo nawet chyba nie z kosztów, bo Japończyków prawdopodobnie stać na te samochody, tylko bardziej chyba z myślenia o innych. I takie mam wrażenie. O innych, o własnym mieście, o przyrodzie, o surowcach, które, bo wbrew pozorom, Japończycy są bardzo wyczuleni na zużywanie elementów swojego środowiska naturalnego i tego, jak na nie wpływają. Tak jest to naprawdę dla nich ważne.
I to się przejawia zarówno w ich duchowości, religijności, ale z drugiej strony odczuwaniu takich właśnie rzeczy związanych z otoczeniem oraz z tym, co robią, jakie decyzje podejmują. Na przykład wbrew pozorom u nich bardzo dobrze przyjmuje się różne te programy, cudzysłowowo agendy 2030, czy w ogóle programy związane z, powiedzmy, eliminowaniem niektórych środków transportu czy niektórych rzeczy, ze względu na to, że oni autentycznie mają takie poczucie odpowiedzialności czy chęci poprawy niektórych rzeczy z mniej korzystnych dla przyrody na te bardziej korzystne. Kolejną rzeczą jest to, że samochody są wszechobecne na prowincji. W sensie miasteczka, wsie i tak dalej żyją samochodami i tam auta są niezbędne, jest ich dużo. Natomiast miasta, w dużych miastach nie ma miejsca na samochody. I taka jest prawda, że duże miasta japońskie praktycznie wypchnęły samochody. Ich miejsce zastąpiły w zdecydowanej większości rowery. I te rowery są wszechobecne. Jak o ile nie ma samochodów, o tyle rowery są praktycznie przy każdej stacji pociągowej. W niektórych miejscach są przechowalnie rowerów pod dozorem za drobną opłatą, w innych i to taką śmieszną opłatą. Po prostu po naszemu to byś stwierdził, że ten człowiek bierze te 100 jenów, czyli odpowiednich teraz 2,70 i pilnuje ci roweru przez 16 godzin w tej stróżówce, więc to są żadne pieniądze, tak powiedzmy sobie uczciwie. Natomiast no jeszcze oczywiście są też karty miesięczne i tego typu rzeczy. Natomiast rowery są wszechobecne w różnych wariantach, przy czym większość z nich wygląda jak takie nasze w polskim ujęciu damki lub rowery generalnie takie, powiedziałbym, turystyczno-kobiece. Rowerów górskich jest bardzo mało, przynajmniej w miastach. Ciężko zobaczyć taki rower, który my określamy góralem. Poza tym takie dwie najczęstsze rzeczy, które się widzi, to są stojaki z parasolkami, bardzo dużą ilością parasolek i stojaki z rowerami. I jeżeli szukasz parkingów, to są parkingi głównie właśnie na rowery. Parkingi samochodowe też wszędzie są, tylko są na minutę albo na godzinę. No i to brak parkingów jest największym tym powodem, dla którego w dużych miastach jeździ się komunikacją miejską. Zwłaszcza, że jest po prostu wygodniejsza, szybsza i jest jej bardzo dużo. W ciągu dnia tych aut jeżdżących, w sensie tej wszelkiego rodzaju komunikacji miejskiej jest tak dużo na drogach, że posiadanie samochodu robi się bardziej problemem i, przepraszam za określenie, bólem w tyłku niż rzeczywiście jakąś taką, nie wiem, benefitem czy elementem korzystnym. A to wynika z faktu, że po prostu większość linii jest tak dobrze pomyślana, że dojeżdża we wszystkie najważniejsze miejsca. I jeszcze się perfekcyjnie zazębiają i w dodatku jakbyś był nieogarnięty albo niezorientowany, tylko no oczywiście bierzmy pod uwagę, że dla obcokrajowca to nie jest tak oczywiste i nie jest tak łatwe. Natomiast dla Japończyków w ich rodzimym języku jedziesz sobie pierwszy raz w danym mieście i w tym mieście masz w trakcie jazdy informacje cały czas głosowe, wizualne i kropkowe w autobusach i w tramwajach i w pociągach i w metrze, na której stacji masz się przesiąść w co, żeby dojechać tam i tam. I wszystkie najważniejsze... Nie, popatrz, też kolejny wyłapałem taki motyw o tym, o czym mówisz, mentalności japońskiej. Powiedziałeś, że Japończyków jakby przekonało czy zmusiło do niekorzystania z samochodów w dużych aglomeracjach, czy w ogóle w miastach, tylko z komunikacji miejskiej brak miejsc parkingowych, gdzie patrząc na Europę jest tak, że albo ludzie jadą i tak na dziko, wiedząc, że będą pół godziny czy godzinę szukać miejsca parkingowego, albo społeczności miast wymuszają na władzach lokalnych budowanie parkingów w centrum. Tak. Więc jakby tak. Odwrotne w ogóle, bo widzę, jak na przykład ja mieszkam w angielskim Birmingham, jak trudno jest tutaj cały czas Birmingham centrum walczy o świeże powietrze i żeby mniej samochodów do centrum dojeżdżało i naprawdę kombinują jak koń pod górę, przekonując nawet już dopłatami do biletów wszystkim i ludzie nadal tymi samochodami chcą jeździć. Wiesz. Znaczy, mnie się wydaje, że mamy też trochę w pewnym stopniu błędne utożsamienie, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast,
że samochód jest przejawem statusu i wolności. Aha, to Twojej tak. wolności, a z drugiej strony statusu, bo jak jedziesz samochodem, to cię stać na ten samochód i na to, żeby nim jechać. I to faktycznie w tej chwili tak wygląda. Natomiast mówiąc bardzo wprost, jeżeli pracujesz na prowincji, czy wyjeżdżasz na prowincję, to się inaczej ma sytuacja, jak wyjeżdżasz, odpływasz z miasta, mieszkasz w dużym mieście i wyjeżdżasz za to miasto. Sam miałem taką sytuację w Polsce, więc mam na to taką też perspektywę. Natomiast dla ludzi, którzy dojeżdżają spoza miasta do miasta, no dla nich teoretycznie przewidziano to rozwiązanie, czyli parkingi podmiejskie i z nich możliwość dojazdu nawet za darmo komunikacją miejską. Czemu nikt z tego nie korzysta, a woli jechać? Jest to pewnego rodzaju wygoda. Z drugiej strony w mojej obecnej perspektywie to jest takie na zasadzie, nie no, jak ja już mam samochód, to przecież ja nie będę wsiadał do tramwaju albo do autobusu. No tak, to płacę podatki. To mi, przepraszam cię, ale uwłacza. No i oczywiście w tej chwili to jest cudzysłów takiej postawy, ale spotkałem się z osobami, które mają taki punkt widzenia. Ale wiesz, że także taka dygresyjka w tym temacie. Ja tu miałem dobrego kumpla w Anglii, on już wrócił do siebie, do Australii, do Brisbane. On był Australijczykiem, mieszkał tu kilka lat. On autentycznie, ja myślałem na początku, że on żartuje, ale on nie żartował, mówiąc o tym, dlaczego ty jeździsz autobusem, czy ty jesteś biedny. I ja myślałem, że on sobie jaja robi, a on nie. Autentycznie w Australii, jeżeli osoby jeżdżące komunikacją miejską, to są ludzie ubodzy. No... Jeżeli nie masz, to jesteś biedny, po prostu. No komunikacja jest dla biedaków, o tak. No to tutaj jest kwestia taka, że w Japonii jest inna mentalność w tym aspekcie, że po pierwsze nie jest bardzo niewygodnym, niekorzystnym i wizerunkowo niesprzyjającym firmom, z korporacją i zwykłym mniejszym i większym firmom, zachowywanie czy tworzenie parkingów, zwłaszcza, że te główne, tam jest bardzo duża koncentracja, powiedzmy, konkretnego typu chociażby biznesu w danym regionie, typu konkretne kategorie firm znajdują się, koncentrują w jakichś konkretnych dzielnicach. I w efekcie tego nie ma tam miejsca na parkingi. I posiadanie samochodu w takim miejscu, dojazd samochodem czy coś w tym stylu, jest poważnym problemem, więc jeżeli masz zaparkować tak dwie czy trzy dzielnice dalej, to jechanie nie ma sensu. Zwłaszcza, że komunikacja miejska zatrzymuje się w kluczowych miejscach, a każda dzielnica większego miasta ma jeszcze komunikację dzielnicową, czyli w tej dzielnicy możesz się po większości miejsc dojechać komunikacją de facto miejską w bardziej jeszcze dogodne dla ciebie miejsce wysiadkowe i tych miejsc jest naprawdę całe mnóstwo. No nie mówiąc o tym, że w razie czego ten rowerek czy coś w tym rodzaju. Poza tym Japończycy bardzo szybko poruszają się swoimi tymi tak jakby ścieżkami, czyli generalnie tymi chodnikami, te fale ludzi poruszają się dość sprawnie, wbrew pozorom. Natomiast to, co jest moim zdaniem charakterystyczne, to jest to, że, i to może was zaskoczyć, ale w Japonii wcale nie jest tak, że bardzo dużo osób posiada zdolność czy umiejętności prowadzenia pojazdów motorowych. W rozumieniu takim, że spora część korpoludków w chwili obecnej, i to mam na myśli przede wszystkim mężczyzn, spora część z nich nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. I to nie jest wcale żaden jakiś fenomen czy rzadkość, że się taki facet trafi. Bardzo dużo z nich nie posiada tych uprawnień, co jest charakterystycznym i można to zauważyć, jest to bardzo wyraziste dla Japonii. Po miesiącu przebywania tam ponad, no zaczęło mnie to po prostu wręcz trochę kłuć w oczy, że większość japońskich kierowców to kobiety, przynajmniej w dużych miastach. Na prowincji jest to już takie 50 na 50 lub widać różnicę, natomiast jeśli chodzi o duże aglomeracje, no to zdecydowanie więcej kobiet posiada uprawnienia prowadzenia samochodów, co mi też zresztą troszeczkę wyjaśniło, czemu ten motyw pojawia się tak regularnie w produkcjach popkulturowych. Tutaj są trzy pytania, na które jeśli pozwolisz odpowiem, które się tutaj pojawiły. Okej. Przejdziemy wtedy do mojego ostatniego pytania. To szybciutko odpowiadając, bo to są krótkie pytania. Krendler zapytał o to, co myślę o japońskim hi-fi. Jeśli chodzi o sprzęt muzyczny, no muszę powiedzieć, że ja osobiście mam bardzo dobrą opinię, natomiast no to jest charakterystyczna sprawa, że
Mnie bardzo przeszkadzają teraz po powrocie niektóre dźwięki tutaj w otoczeniu miejskim, powiedzmy w Łodzi. Natomiast wiem, że części osób w trakcie wyjazdu bardzo przeszkadzała ilość decybeli i bodźców dźwiękowych, które występowały w Japonii, w szczególności na stacjach. Na przykład dźwięki ostrzegające przed nadciągającym pociągiem, nadjeżdżającym pociągiem, ekspresem zwłaszcza, dla części osób były bardzo trudne do zniesienia. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalny dźwięk, w sensie sprzęt muzyczny, dla mnie, w moim odczuciu, bardzo dobrej jakości, zarówno nagłośnienie większe, takie ale estradowe. O słuchawkach się wiele nie wypowiem, dlatego że nie miałem możliwości kosztować i korzystać. Natomiast to, co jest specyficzne, to, że większość sprzętu i gra bardzo czysto, pomimo co można łatwo wyłapać na tym, że masz miejsca, w których gra równocześnie bardzo dużo różnych sprzętów muzycznych. Wszystkie one grają kompletnie różne utwory, o różnej głośności, bo jedno to są automaty, inne to są głośniki salowe i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, stojąc przy poszczególnych urządzeniach, jesteś w stanie dokładnie usłyszeć, skupić się na tym konkretnym motywie muzycznym i słyszysz, że ten dźwięk jest czysty, nawet na tle hałasu i jazgotu innych kawałków muzycznych, które gdzieś tam lecą, zwłaszcza w, nie wiem, w centrach handlowych, w centrach gier. No jest często tak, że masz na przykład piętro z automatami, na których wszystkie gry to gry muzyczne. I każda, jak łatwo się domyślić, jest tam powiedzmy 70 automatów, 30 osób gra i każdy automat gra inną melodyjkę, to paradoks polega na tym, jeszcze na tym samym piętrze leci motyw przewodni piętra lub całego budynku, akurat leci jakieś radio czy coś w tym rodzaju. No więc jest teoretycznie jazgot, natomiast dźwięk jest na tyle czysty i na tyle, jak to się mówi, ostry jak żyleta, w rozumieniu dokładnie takie wyraziście zakreślone tony, że stojąc, skupiając się na jednym konkretnej linii melodycznej, jesteś w stanie usłyszeć, że ten dźwięk to nie jest dźwięk, który jest kiepski, jak z kiepskiej jakości głośniczka, tylko że to jest naprawdę fajny, dobry, przyjemny dźwięk muzyczny. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt instalowany w samochodach, no to sprzęt muzyczny, takie podstawowe głośniki w Toyotach, Nissanach i tym podobnych produkowanych na tylko wewnętrzny rynek japoński, no to jest pierwsza, powiedziałbym, że pierwsza taka półka jakościowo. Naprawdę dobry sprzęt. I teraz nie wiem, czy to odpowiedziało jakoś Krendlerowi na jego zainteresowanie, natomiast Ale drugie to pytanie. było takim znowu dodatkiem do tego koszyka tej mojej tezy mówiącej o innym świecie, że akustycznie też jest inny świat. Jest, kompletnie. W rozumieniu takim, że są miejsca, które są cholernie głośne. Nie bardzo, tylko naprawdę oszałamiająco wręcz głośne. A są miejsca. No, A skupiłem są. się na tym, że powiedziałeś, że po powrocie przeskarżają się jakieś dźwięki w Polsce, nie? O tym jakby. Tak. Taką najbardziej specyficzną, i powtórzę ten wyraz, charakterystyczną rzeczą dla Japonii jest cisza w niektórych miejscach publicznych. Pominę No, już no. fakt specyficzną ciszę, jeśli chodzi o na przykład niektóre miejsca kultu. To jest zrozumiałe samo przez się, lub na przykład przez ulokowanie ich w lasach czy tego typu miejscach. Natomiast specyficzną rzeczą typową dla Japonii, zresztą dla części krajów azjatyckich, ale w Japonii bardzo wyrazistą, jest ogólny zakaz, czy znaczy zakaz, obyczaj taki, że nie za bardzo rozmawia się w środkach publicznej komunikacji. To znaczy nie ma pogaduszek takich, jakichś takich, gadania bez Słuchania sensu. muzyki z głośnika pewnie też nie ma. Nie, wręcz wygląda to tak, że większość osób, jeśli już nawet korzysta z komórek, co robi większość osób, czyta książki na komórkach, czy gra w gry, no, lub słucha muzyki, to wszyscy oni mają słuchaweczki i to słuchawki są tak ustawione, żebyś przypadkiem nie słyszał muzyki tej osoby, która siedzi obok, co jest fenomenem, bo u nas jest dokładnie odwrotnie. Natomiast tam autentycznie oni starają się, żeby ja słucham swojej muzyki, ale ty nie musisz słuchać mojej muzyki, zwłaszcza, że biorą pod uwagę, że osoba obok też może słuchać. I zauważyłem, wyłapałem to, że potrafią na przykład przyciszać, jak widzą, że ich muzyka gra głośniej od tej osoby obok. Miło. Natomiast
Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to jest to, że są na przykład komunikaty, do których nie wszyscy, ale część Japończyków się stosuje, nakazujące czy zachęcające, żeby po pierwsze standardem jest wyciszanie telefonów przy wsiadaniu, nikt nie rozmawia przez telefon w pociągach, w metrze, w komunikacji miejskiej, jeśli już ktoś musi, lub jeśli ktoś to już robi, to zazwyczaj wychodzi do części takiej, tak jakby przy toaletach, albo części ogólnoużytkowej, takiej, która jest poza przedziałem. Także rozmów telefonicznych prowadzonych w przedziale nie zaznasz, dzięki czemu tak dużo osób jest w stanie tam spać, odsypiać i po prostu regenerować się w pociągach. W trakcie całego wyjazdu przez miesiąc i tydzień zdołałem spotkać, dosłownie tylko i wyłącznie raz spotkaliśmy kobitkę, która kompletnie nieskrępowanie nawijała przez telefon w przedziale i to byłem w ciężkim szoku, bo to ja była Japonka, ale było dla mnie zaskoczenie, ewidentne zaskoczenie dla wszystkich wokół, bo widziałem te gromy z oczu padające co po niektórych osób dookoła i to było, żeby było śmieszniej, kobitka w średnim wieku. Natomiast to, co bardzo jest wyraźne, to to, że jest tam jakiś tam hałas ze względu na natężenie ludzi czy coś w tym rodzaju. Czasem ktoś coś rozmawia, jakieś nastolatki się coś tam pośmieją, w zależności im więcej ludzi jest, tym ciszej jest paradoksalnie, czyli im bardziej pusty tramwaj, czy ten wagonik metra, czy czym tam się poruszamy, tym jest większa taka jakby swoboda na to, żeby sobie pozwolić na jakąś tam rozmowę, jakieś śmianie i takie wymianę drobną zdań, ale to dalej jest jak ciszej niż u nas. Natomiast w większości wypadków w tych środkach komunikacji większość osób jest po prostu cicho. I najgłośniejszymi osobami zawsze byliśmy, i to muszę powiedzieć, nie jest jakieś skrępowanie czy coś, ale najczęściej byliśmy my albo inni obcokrajowcy, przy czym my dostosowywaliśmy się tak jakby do akustyki ogólnej, a jeżeli już był między nami jakiś dialog lub dyskusja, to dotyczył on zazwyczaj, kiedy wysiadamy, ewentualnie gdzie jedziemy, jak nazywa się stacja, na którą jedziemy. I to jest poziom, powiedzmy, hałasu, który dla Japończyków jest zrozumiały, akceptowalny i bezproblemowy, zwłaszcza jak słyszą, jak my powtarzamy, niektórzy mniej lub bardziej kalecząc nazwy poszczególnych przystanków i oni rozumieją po prostu, okej, gajdziny próbują wysiąść w tym danym miejscu, nawet czasem ci podpowiedzą, gdy machną ci ręką, że to jest ten moment, to miejsce, żeby tutaj wysiąść. Natomiast no, jest gigantyczna różnica, zwłaszcza w dużych miastach, w zachowaniu i w nagłośnieniu, kiedy przychodzą obcokrajowcy, szczególnie Amerykanie. Natomiast o Amerykanach to myślę, Amerykanie że... Tak. Amerykanie w Japonii to będzie tak jakby oddzielny program nasz wspólny, bo to jest specyficzne zjawisko. I to mówię zupełnie serio, przemyśleń mam na ten temat sporo i na pewno cię zainteresują tematy związane, dlaczego i jak Japończycy patrzą na obcokrajowców przez pryzmat Amerykanów i co to powoduje, jakie to ma konsekwencje dla każdego obcokrajowca, który jest biały. No i tak, to teraz wplatając w ten mój wywód pytanie Janet, czemu herbata w Azji to lek? Dlatego, że niektóre szczepy herbaty ze względu na zawartość teiny i stężenie niektórych substancji pokrewnych, ziołowych, napływowych, chodzi o to, że herbatę sadzi się na konkretnych platformach, często w towarzystwie jakichś ziół leczniczych. I jest przekonanie, czy też nawet zamiar tego, żeby ta herbata pozyskiwana w konkretnych miejscach pozyskiwała część walorów leczniczych ziół, które były na polach towarzyszących. To jest pierwsza rzecz i to jest bardzo często praktykowane. Druga kwestia jest taka, że sama teina i czyste liście herbaty nie tylko w Japonii, ale generalnie w Azji są stosowane jako substancja lecznicza, bo one bardzo pozytywnie wpływają na krążenie, z tego co wiem również na regulację ciśnienia, no tylko że tutaj jest jeden aspekt, o którym my zapominamy, dlatego że to jest coś, co jest tak jakby częścią większego kompleksu, tutaj, przepraszam, tam się łączą elementy takie na zasadzie, oprócz tej herbaty są jeszcze pewne konkretne na przykład dania, które regulują ciśnienie, zawartość konkretnych substancji w organizmie,
regulują powiedzmy florę bakteryjną i tego typu rzeczy, ale do tego jest jeszcze dodany element, którego u nas nie ma, którym są lecznicze gorące źródła, u których też będzie oddzielne nagranie. Okej. Okay. To ja tutaj dodam do tego podpytanie, do pytania o herbatę przez Janet, bo no wszyscy wiemy, albo przynajmniej ci, którzy tam Japonią się interesują, że w Japonii jest kultura, jest rytuał, jest obrzęd parzenia herbaty, jest on bardzo uroczysty, specjalny. Herbatę w ogóle jest tam traktowana, celebrowana bardziej inaczej niż u nas. Moje pytanie jest bardzo proste. Czy Japończycy używają herbaty w torebkach? Tak, jak najbardziej. Okay. Bo byłem ciekawy, czy zawsze z tym pędzelkiem, tą herbatę rozrabiają, czy jednak mają torebki? Nie, nie, jak najbardziej występują torebki i to dość powszechnie, w rozumieniu takim, że ta esencja herbaciana jest troszeczkę inaczej przygotowywana niż u nas, w rozumieniu te torebki mają po prostu inną zawartość, to jest taka pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że takie zwykłe, za przeproszeniem, herbaty typu kaliber naszego tego Liptonka i Sagi jak najbardziej się trafiają też. Aha. Oczywiście, natomiast no, ogólnie herbata jest jakościowo dużo lepsza i z takiej jednej torebeczki to można naparzyć kilka czajniczków, ewentualnie co najmniej kilka kubków, tak? I po jednym, dwóch, trzech zalaniach ta herbata dalej ma nie tylko kolor, ale i często gęsto aromat, smak taki swój specyficzny. Co ważne, herbaty są bardzo mocno zróżnicowane regionalnie i oczywiście regiony też mają... Kolejna rzecz, która mi się będzie podobała. Kolejna rzecz w Japonii, która mi się podoba. No przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Jedną z takich rzeczy mało znanych u nas są tak zwane palone herbaty. To znaczy Japończycy mocno wyróżniają. Jest taki smak, który jest określany jako smak palonych liści herbaty. I tak jak bardzo, chyba najpopularniejszą znaną japońską czy herbatą jest zielona herbata matcha. Tak, większość osób kompletnie nie kojarzy oczy, czy w ogóle herbat, chociażby wariantów palonych liści maczy, które inaczej się już nazywają, mają kompletnie inny smak, mają inne zabarwienie, taki brązowy napar lub brązowo-brunatny napar. I Japończycy lubią na przykład robić słodycze, tak jak bardzo popularne są słodycze z maczą, te charakterystyczne z zieloną herbatą i u nas są dość znane, nie jest dla nikogo wielkim zaskoczeniem. O słodyczach, uwaga, też będzie małe nagranie u mnie na kanale. Osobnie w ogóle trylogia będzie o słodyczach. Ja ci powiem dlaczego. Ostatnio mój chłopak tu w centrum Birmingham, w jednym z centrum handlowych, odkrył, że jest sklep z japońskimi rzeczami, słodycze, jakieś tam coś tam. Nazywa się Kenji. I myśmy tam razem poszli i zobaczyliśmy takie dziwactwa, że ja mówię, kurczę, a od razu pomyślałem o tobie. Ja mówię, muszę Mewkora zapytać, czy nie można zrobić audycji osobnej o słodyczach japońskich. Tak dziwne rzeczy tam były. Jak czytaliśmy skład, że kombinacje niesamowite, kształty i tak, w ogóle faktury. To chyba trafiliście na sklep, w którym nie dość, że są słodycze, to jeszcze się znajdują dageshi, czy też dagaki. Czym to się różni? Dageshi to są ogólnie popularne słodycze, czy wyroby takie na zasadzie rozweselająco junk foodowe, które są popularne wśród dzieci, czyli typu na przykład pojedynczy chrupek kukurydziany posypany konkretnym smakiem, który się nazywa bo, czyli kijek, i on wygląda jak taki dosłownie, nie wiem, 10-20-centymetrowy kijek owinięty w torebkę i to jest taki podstawowy słodycz, który każde japońskie dziecko kojarzy, zwłaszcza, że jak się kojarzy Doraemona, czyli takiego kotka, który był robotem z kosmosu i miał zabawki, takie coś jak nasz ołówek, który pozwalał wszystkie problemy rozwiązać, to Doraemon to jest taki kot, który ma przy sobie rzeczy, które jak wyciągnie, to rozwiązują każdy problem małego chłopca Nobety bodajże, który tego Doraemona spotkał. No i takim najbardziej popularnym słodyczem typu dageshi, czyli dosłownie słodycze dla dzieci, są właśnie takie chrupki kukurydziane 20-centymetrowe w osmaku i tutaj smaki zaczynają się od owocowych przez truskawki, pomarańcze, banany i tym podobne, po jakieś kompletnie wymyślne typu, nie wiem, karmel, zielona herbata z karmelem albo smak palonego piwa.
I tak, oczywiście również dla dzieci takie się trafiają. Natomiast drugi to są dagaki i to są już takie, bardziej bym powiedział, słodycze, ale o charakterze takiego wyższej kultury. W rozumieniu, jak spojrzysz na... jest konkretnie cukiernictwo japońskie i ono jest kompletnie inne niż nasze cukiernictwo. W rozumieniu, Japończycy tworzą i lubią robić cukiernicze produkty europejskie czy w ogóle zachodnie, natomiast oni są strasznie dumni z takiej swojej własnej japońskiego cukiernictwa. Ono jest nieporównywalne z żadnym innym na świecie, w rozumieniu takim, że tam tworzenie jednego ciasteczka czy jednego cukierka wielkości, no dosłownie jak kostka w bombonierce u nas, potrafi stanowić taką całe oddzielne dzieło i dana cukiernia spędza bardzo dużo czasu opracowując na przykład sezonowe ciasteczka inspirowane jakimiś cechami tego danego okresu w roku, typu nie wiem, spadających albo zmieniających się jesiennych liści. I wtedy wszystkie te, masz przykładowo ciasteczko, które ma jakąś bazę, która przypomina, dajmy na to, schudki albo przypomina ziemię, w tym jest półprzezroczysta galaretka, która ma konkretny kolor przypominający zachodzące słońce o konkretnej godzinie jesienią i do tego masz zawieszony w tym jeden delikatnie umiejscowiony listek z czekolady lub z czegoś innego, co jest wyrzeźbione w konkretny liść konkretnego typu drzewa, a cała ta kompozycja ma przypominać właśnie pojedynczy listek unoszący się, opadający z drzewa wieczorową porą. I rozumiesz, masz takie małe arcydzieło i ono jest taki jeden klocek, jeden taki mały element, całą historię swoją własną opowiada. Tak jak ja nawijam o jednym przykładzie cukierka, którego widziałem. I tego typu rzeczy to jest właśnie ta japońskie cukiernictwo, o którym można godzinami opowiadać, taka ich własna prywatna duma i ono jest zawsze związane nieoderwalnie z ceremonią herbacianą i ze zmieniającymi się porami roku. Także o tym na pewno będziemy nagrywać i wspólnie audycje, i ja też jakieś może wideo w międzyczasie będę mógł do tego dołączyć w trakcie roku, więc jak najbardziej porozmawiamy i o tych takich cudzysłowo śmieciowych słodyczach i o słodyczach tych bardziej wykwintnych kulturowo, no i oczywiście o przekąskach do piwa i na imprezę, bo to jest kompletnie inna część historii, przekąski imprezowe, takie do piwa, to jest szaleństwo, dlatego że tam znajdą się takie rzeczy, których w życiu bym do ust nie wziął w trakcie spożywania, nie wiem, w trakcie jakiejkolwiek imprezy, a już nie wspominając o spożywaniu alkoholu, a Japończycy zajadają się tym jak głupi. Ja nigdy nie zapomnę mojego szoku, jak się okazało, że jeden z moich ulubionych niezdrowych batonów, który ograniczam jak mogę, ale czasem lubię sobie przejść, czyli Kit Kat, ma swoją wersję japońską i jest to wersja, dwie są, jest wersja Kit Kat o smaku ryby i Kit Kat o smaku wodorostów. No. Takie rzeczy. A, to jeżeli chodzi o Kit Kata o smaku ryby, nie przywiozłem, ale przywiozłem tego o smaku wodorostu. Także mam zamiar zrobić taki materiał wideo. Tutaj już zapowiem, że rozmawiałem o tym z moim sąsiadem, mam nadzieję, że się zgodzi. Od razu was uprzedzę, żeby nie było wielkiego zaskoczenia. Będą się pojawiać tylko i wyłącznie słodycze na stole i nasze głosy z komentarzem. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, mam worek Kit Katów w przedziwnych smakach, właśnie takich na zasadzie japońskie smaki Kit Kata niedostępne gdzie indziej, plus trochę takich lokalnych słodyczy japońskich dla porównania. Natomiast chcę zrobić z tego takie małe wideo zapoznawcze, porównawcze, żebyście mieli trochę ciekawostki, a przy okazji trochę śmiechu w tym temacie. Tu widzę, że na czacie jest nasz gość o nazwisku Chronie Estetykę, a gdzieś zniknął. A nie, chronię prywatność i chyba była ta osoba w Japonii, bo dużo tutaj właśnie dodaje, między innymi Kit Kat o smaku sake, ale też o tym, mam, że... Mam tego matcha też mam, także te będą, melonowego niestety nie było. Tutaj jest, że będąc w Osace zauważyłam, że rozmawiają w metrze i ruch pieszy w ciągach komunikacyjnych jest po drugiej stronie w stosunku do Tokio. Tak, zgadza się.
Przy czym, tak jak wspomniałem w naszym opisie, celowo wyłączyłem Tokio i Osakę ze względu na to, że te dwa miasta mają swoją subkulturę. Tokio, jak wspomniałem, jest kompletnie asystematyczne dla reszty Japonii, w rozumieniu takim, że nie można go zestawiać z normami w innych miastach czy w innych częściach Japonii. Sami Japończycy traktują ludzi z Tokio jak jakichś kosmitów z innej planety, w rozumieniu takim, że autentycznie jest to dla nich fenomen na prowincji, jak przyjeżdża ktoś z Tokio. Ja nie mam często takie dziwne wyobrażenia o Tokio, jeśli chodzi o prowincję, zwłaszcza ci, którzy autentycznie tam nigdy w tym Tokio nie byli, albo byli raz i widzieli to może na wycieczce szkolnej. Natomiast jeśli chodzi o Osaka, ja kilkukrotnie już wspominałem, Osaka to jest takie najbardziej polskie miasto w Japonii, w rozumieniu, że tam są takie luźniejsze zasady. Na zasadzie obcokrajowiec dużo łatwiej się odnajdzie w Osace niż w Tokio. W rozumieniu łatwiej się skomunikować z lokalnymi, dużo ludzie są bardziej otwarci, bardziej chętni do rozmowy, są tobą zainteresowani, w sensie chcą wdać się w takiego klasycznego small talka z tobą, czasem wręcz są zainteresowani tym, żeby spędzić z tobą trochę czasu i coś tam się dowiedzieć, bo może jesteś z ciekawego miejsca. Akurat Polacy mają to do siebie, że my dla nich jesteśmy troszeczkę jak rzadki Pokémon, bo trafić Polaka na tle tych wszystkich fal obcokrajowców to wcale nie jest aż tak łatwe wyzwanie. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które bywają regularnie, to są w stanie potwierdzić, że, znaczy nie wiem, czy te osoby bywają na prowincji, bo ja szczerze mówiąc zakochałem się kompletnie w prowincji japońskiej w trakcie tego wyjazdu, już tak miłość na zabój w tym sensie. Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, to każde z nich ma swoją specyfikę. I tak, jeśli chodzi o Kyushu, to są, te miasta funkcjonują zupełnie inaczej niż miasta w Kansai, czyli w tej okolice Kyoto i Osaki. Kyoto jest bardzo podobne do Krakowa, to porównanie jest autentycznie adekwatne. Natomiast Osaka to jest takie bardzo przyjazne miasto portowe. Nie chcę go porównywać do Trójmiasta, bo nie jest to dla mnie dobre porównanie, ale mam wrażenie, że jak przyjeżdżasz do Osaki, to z jednej strony masz takie trochę industrialne miasto, typu, to jest coś jakby skrzyżował krakowską Nową Hutę z portem i dodał i posypał to klimatami, nie wiem, Słupska z Ustką, czyli ośrodkami wczasowymi. Czy tutaj z jednej strony... Właśnie to pisze, no, industrialna, tak, no. Tak, bo Osaka autentycznie daje ci rurami. W rozumieniu takim, że jak patrzysz na Osakę, to ona w przeciwieństwie do innych miast bardzo wyraźnie widać zarówno ośrodki przemysłowe, jakieś wielkie rurowania, instalacje zresztą. Osaka daje rdzą też, to można powiedzieć sobie wprost, że jest tam bardzo dużo zardzewiałych budynków, jest dużo miejsc takich, które powiedzmy przypominają niestety w brutalny sposób o kryzysie finansowym, który przeszedł przez Japonię, czy tutaj zamknięte sklepy, jakieś takie zamknięte miejsca, w smutny sposób mówiące, tu była kiedyś dzielnica handlowa, teraz nie jest. Aha. Natomiast ludzie są dużo bardziej kontaktowi, no a powiedzmy sobie uczciwie, Osaka wygląda troszeczkę jak nasza Polska z lat 90. Więc jak wysiadasz w Osace, to będąc człowiekiem z małego czy z dużego miasta, nagle masz takie wrażenie, bardzo szybciutko masz wrażenie, że o kurczę, jak u nas. To jest tak, jakbyś chodził pomiędzy Warszawą, Radomiem, potem gdzieś tam zakręcił w przedmieścia Łodzi. No autentycznie w Osace masz takie uczucie na zasadzie, że jesteś troszeczkę u siebie. I to jest uczucie, które paradoksalnie dzieli dużo obcokrajowców. Natomiast my Polacy zauważyłem, że mamy tendencję do tego, że jak już mamy porównanie Osaka-Tokio, to przykładowo lubimy spędzać dużo czasu w Osace. Osaka jest po prostu bardziej swobodna. Wiesz to, jak mówisz o tej różnicy, to trochę to ona przypomina, chyba mi się wydaje, większość, czy może przynajmniej część takich relacji między stolicą danego kraju, a jakimś drugim dużym miastem. Bo taka sytuacja ma miejsce w Anglii, gdzie Londyńczycy są zimni, bardzo tacy zdystansowani, omijają cię na ulicy i no generalnie są mało przyjaźni w porównaniu z mieszkańcami Birmingham, drugie największe po Londynie miasto. Właśnie, usiądą z tobą w pubie, zapytają skąd jesteś, wiesz, przejdą się z tobą, zainteresują się kto ty jesteś i tak dalej. Tak jest trochę inaczej. Są bardziej ciepli. O.
Miałeś jeszcze trzecie pytanie gdzieś tu schowane, bo jak nie, to ja mam w zapasie. Widzowe pytanie. Pojawiło się jeszcze pytanie obywatela, czy na Odajbie jest nadal plaża. Już nie ma. Przynajmniej formalnie nie ma plaży. Z mojej wizyty w tym wypadku w Tokio, generalnie rzecz biorąc, na Odajbie teraz zaszły dość duże przebudówki z racji tego, że pojawiły się nowe instalacje związane z Muzeum Sztuki Teamlapsa. Także no, na Odajbie już ta... Znaczy, jeszcze jakieś fragmenty plaży są, natomiast już nie jest o takim samym przeznaczeniu, jak było wcześniej obywatelu. Natomiast jak masz pytania, to pytaj. Znaczy, to nie moje pytanie, tylko to pytanie z samego początku audycji zadane przez Pawła Pawlaka, który w ogóle nas tu bardzo serdecznie pozdrawia i pisze, jako jeden z wielu naszych widzów, pisze, że bardzo miło im nas znowu razem słychać. Tak to miałem powiedzieć. Ciężką łamigłówkę językową sobie zrobiłem. Że bardzo ludzie się cieszą, że znowu razem nagrywamy i że bardzo ładnie nam to idzie i że w ogóle jesteśmy fajni. I że jesteśmy z przesłodką parą M&M'sów. Nie będę pytał, o jakich kolorach, to nieważne. Paweł Pawlak na samym początku zadał pytanie o to, ale myślę, że to tylko odpowiedz nie zdawkowo, tylko zajawkowo, bo to też chyba na kolejną audycję. Co z kamieniem, który pękł, a który miał wyznaczyć koniec świata? Pęknięty jest. Do samego miejsca, gdzie się znajduje, dotrzeć osobiście tym razem nie dałem rady. Ale uwaga, to jeszcze nie jest powiedziane, że w tym roku mnie tam nie będzie. Natomiast nie w trakcie tego wyjazdu. W trakcie tego wyjazdu byłem w kilku innych bardzo symbolicznych miejscach. Natomiast jeśli chodzi o to pęknięcie, to rzeczywiście jest, bo wysłałem tam, zanim byłem teraz w Japonii, wysłałem tam swoich agentów. W sensie moje lokalne witki dotarły na miejsce i zweryfikowały rzeczywiście kamień pęknięty. I co ważniejsze, i to w sumie jest dużo istotniejsze niż samo pęknięcie kamienia, to jest zerwanie sznura Shinagawa, czyli sznura, który pieczętuje ewentualną zawartość kamieni. To jest jedna z tych rzeczy, o których będę mówił i które będę pokazywał, bo omawiam je na swoich wideo, na materiałach, które nagrałem w trakcie pobytu w Japonii, bo to jest w sumie rzecz, od której powinniśmy zacząć, ale możemy równie dobrze powoli zmierzać do końca, to fakt, że ja w trakcie tych 5 tygodni cały czas nagrywałem, więc mam naprawdę bardzo dużo materiału, z którego część materiału będzie w formie już częściowo pociętej, obrobionej, wycinałeś, będę na przykład fragmenty, na których mój paluch najeżdża na kamerę albo gdzieś tam, nie wiem, kawałek materiału lub coś w tym stylu zasłania, natomiast nie, że jakieś tam cenzurę będę robił, natomiast mam tak dużo różnorodkiego materiału, zarówno z świątyń, jak i z takiej codziennej Japonii, z, nie wiem, z ulic i tego typu rzeczy, że będzie zarówno dobra tło do dyskusji i omawiania tematów takich społeczno-kulturowych, jak i będzie tło do tego, żeby omawiać te sprawy duchowe, czy też zobrazować niektóre tematy ode mnie z kanału związane z religiami. Także, a tutaj odnosząc się do jednej z wypowiedzi Czarka Pieczarkowskiego, nie będzie tylko Japonii. To znaczy tak, jak oczywistym jest, że zaraz po powrocie najwięcej pytań, najwięcej osób chce usłyszeć coś, niecoś na żywo, na świeżo, tak powiedzmy na gorąco po powrocie z Japonii. I ta dzisiejsza audycja jest takim wprowadzeniem do tego, że będzie dużo tych materiałów, no bo mam kilkadziesiąt godzin tak naprawdę surowego materiału do obrobienia, którym będę się chciał z wami podzielić. Natomiast jak najbardziej będą dalej nasze audycje o charakterze społeczno-kulturowym, jakichś takich spostrzeżeń dotyczących tego, co się u nas dzieje, jakie rzeczy da radę zauważyć. No pierwszą rzeczą, którą wspominałem, to jest niestety, jak wspomniałem, autobusy, czyli hałas w autobusach, czy w ogóle jazgot, który panuje w komunikacji miejskiej. I drugie spostrzeżenie, które mnie osobiście najbardziej zabolało, to, że ten jazgot już nawet polski nie jest. I odczucie takie na zasadzie troszeczkę poczucia obcości w swoim własnym domu, tak? Na zasadzie wracasz na swoje śmieci, jesteś w swojej okolicy,
i masz problem, żeby usłyszeć kogoś, kto mówi w twoim języku. I to jest paradoks, bo będąc w Japonii, miałem cały czas takie uczucie, że mówię łamanym japońskim, ale rozmawiam z nimi w tym samym języku. Natomiast tutaj mam problem taki, że często gęsto łapię się na tym, że są wokół mnie toczone rozmowy, których ja nie rozumiem, a które się cały czas wokół mnie toczą, a no, tego polskiego to coraz mniej słyszę w swoim otoczeniu. I to jest chyba jedna z tych rzeczy, która najbardziej uderzyła mnie po powrocie w ciągu ostatnich kilku dni. Okej, okay, to na koniec moje pytanie, które było przygotowane, więc muszę zadać, możesz odpowiedzieć zdawkowo, na pewno rozwiniesz temat, ale to była jedna z tych rzeczy, których koniecznie się muszę od ciebie dowiedzieć jeszcze dziś, bo czekam na to, no bo czekam na to. Wiem, że wyprawa do Japonii, kolejna zresztą, nie jest dla ciebie tylko i wyłącznie wycieczką turystyczną, nie jest tylko i wyłącznie załatwianiem jakichś swoich spraw na zasadzie, że chcę to zobaczyć albo tam nie byłem, tylko jest jeszcze czymś więcej. Takim, bo sam mówisz o tym, że czujesz w Japonii inną, bardziej swoją energię, popraw mnie, jeśli się mylę. Powiedz mi krótko, czy przeżyłeś to duchowo? Jak przeżyłeś to duchowo? Już odpowiadam na twoje pytanie. I czy ten inny świat pozostawił w tobie jakiś kolejny ciekawy element na przyszłość? O kurczę, pytanie. Pytanie cegła, wiem. Tak, ale warta podniesienia cegła. Tak, ten wyjazd był bardzo dużym przeżyciem duchowo-emocjonalnym, duchowym szczególnie. To, co ci w sumie powiedziałem już przed audycją i co chcę powtórzyć bez żadnego skrępowania, mam wrażenie, że wróciłem po miesięcznym pobycie co najmniej dekadę albo więcej starszy. W rozumieniu takim, że tak jakby wartościowanie i przywiązanie do niektórych elementów życia czy aspektów życia w chwili obecnej zupełnie inaczej mi się klaruje niż przed tym wyjazdem. W sensie szedłem w tą stronę, ale teraz wiem, że jestem te kilkanaście lat do przodu, na zasadzie zwracam uwagę teraz na trochę inne rzeczy w życiu, które wydają mi się istotne. W szczególności zwracam uwagę na momenty w miejscach, na poczucia konkretnych miejsc. Byłem zawsze na to wrażliwy i zawsze się ku temu skłaniałem, natomiast w tej chwili, bardzo mówiąc wprost, wartościuję dużo bardziej jeden kwadrans czy kilka minut w danym miejscu, które mnie oczarują, uderzą albo wywołają we mnie jakąś refleksję lub nawet sprawią, że zacznę stawiać sobie pytania o to, jak żyją ci ludzie, czy od dawna w tym miejscu mieszkają, co, w jaki sposób zbudowano ten wiadukt, z czego on powstał, ile to trwało, kto nad tym majstrował, jaką to ma masę i kiedy, jak wpłynął na życie codzienne mieszkańców, kiedy się tu pojawił. Od takich głupotek o trywialne, codzienne rzeczy przez takie bardziej duchowe sprawy. Niemniej dużo bardziej cenię sobie kilka minut poświęconych czy wywołanej refleksji takim jakimś konkretnym miejscem, jakimś konkretnym aspektem danego miejsca, niż na przykład odwiedzeniem bardzo dużej ilości miejsc w krótkim czasie. Zauważyłem, że zaczęło dla mnie być ważniejsze tak jakby zaciąganie powietrza w konkretnych miejscach niż to, żeby być w tych różnych miejscach naraz. Zwłaszcza, że ta wycieczka była wycieczką bardzo bogatą, odwiedzając bardzo różne zakątki Japonii, różne koloryty tej Japonii widząc. Sofia stwierdziła, że wyjadę kilka razy i wróci staruszek. W sensie takim, że ja zawsze miałem takie troszeczkę przesunięcie na zasadzie, że nie do końca podobały mi się, czy nie do końca zgadzały mi się moje oczekiwania w stosunku do oczekiwań moich rówieśników, równolatków, tak to ujmijmy. Natomiast jeśli chodzi o takie przemiany duchowe, było kilka bardzo istotnych wydarzeń, silnych zjawisk, które miały miejsce. Rzeczy, które zrobiły na mnie takie, powiedzmy, albo piorunujące, albo po prostu duże wrażenie.
kilka doświadczeń, z których jedno zapisało się na taśmie, co jest ciekawe, i na pewno pojawi się u mnie na kanale, będziecie mogli sami sobie, oczywiście będziecie mogli mieć kompletnie inną opinię i odczucie niż ja, no bo to, co na taśmie zobaczycie, to będziecie mogli ocenić na podstawie tego, co będzie na taśmie, lub waszej opinii na temat tego, co tam po prostu się zapisało. Ja natomiast pamiętam, jak to czułem, jak to widziałem i jakie to na mnie wrażenie wywołało. Właśnie w tej świątyni, którą wspominałem, na jednej z najstarszych na wyspach japońskich, na Kyushu. Poza tym było kilka miejsc, w których nauczyłem się dużo na temat infrastruktury i architektury świątynnej w rozumieniu takim, i to może zaciekawić osoby, które się interesują antycznymi cywilizacjami, architekturą, monolitami i tym podobnymi rzeczami, to mogę powiedzieć wprost, że wiem w tej chwili już nie tylko z swojej teoretycznej wiedzy, z książkowego przygotowania, ale z takiego realnego poczucia i doświadczenia poszczególnych miejsc, że niektóre świątynie buddyjskie są budowane pod konkretną wibrację, wywołują konkretne doświadczenia emocjonalno-duchowe i utrzymują ten stan emocjonalny w trakcie, gdy w nich przebywasz. Po prostu wywołują u ciebie to, że cały zaczynasz dostrajać się do konkretnej wibracji i te formacje są wywoływane w konkretne, zamierzone sposoby, konkretnymi układami budynków, obiektów, chociażby i tych elementów konkretnych typów ogrodów, dlatego że są różne typy ogrodów buddyjskich, o czym zresztą u siebie na kanale wam powoli wprowadzam ten temat. Poza tym jeszcze mogę powiedzieć, że to jest kolejny raz, kiedy poczułem tak mocno to, co jest w sumie chyba najsmutniejszym aspektem europejskich świątyń, to znaczy tego, że bardzo dużo z naszych świątyń to puste świątynie. I mam na myśli to, że chodzi mi przede wszystkim o to, że ja nie twierdzę, że wszystkie świątynie w Europie, czy w ogóle wszystkie świątynie ogółem europejskie są puste. Chodzi mi bardziej o to, że święte miejsca, sakralne miejsca u nas często są zapomniane i one dalej uderzają, biją tą swoją charakterystyczną aurą, tym powiedzmy poczuciem danego miejsca. Natomiast nasze świątynie mają jednak bardzo często coś takiego, że wchodzisz i masz poczucie takiej pustki, braku czegoś, ewentualnie po prostu wrażenie budynek, jak każdy inny. No i to tym razem wyjazd kolejny raz utrwalił mi jednak przekonanie, że jest kolosalna różnica w stosunku do miejsc, gdzie pewnego rodzaju kult jest żywy i bardziej pierwotny. I nie mam na myśli tutaj samej praktyki rytualnej, czy te wiary za nią stojącej, co bardziej tego, gdzie te świątynie są stawiane. W rozumieniu takim, że i to też jest mocne rozróżnienie, taka refleksja między buddyzmem a Shinto, że shintoistyczne świątynie były stawiane tam, gdzie sakrum już było, czyli po prostu zaznaczano miejsce, gdzie coś jest nadzwyczajnego, a buddyjskie świątynie starały się wykreować, czy sformułować, ukształtować sakrum w miejscu, gdzie się postawiły i ulokowały. To jest taka kluczowa różnica między nimi. No dobrze. Wiesz, tak jak zresztą opowiadasz, a też śledzę czat i widzę, okazuje się, że kilku z naszych widzów w Japonii było lub bywa. Ty masz bardzo podobny, właściwie taki sam sposób poznawania i przeżywania miejsca, do którego jedziesz jak ja. Czyli to nie na zasadzie, że, bo ktoś może mówić na przykład, a ja co miesiąc jestem w Szwecji albo co miesiąc jestem w Paryżu, a potem się okazuje, że od 3 lat co miesiąc ta osoba jest w Paryżu i tego Paryżu nie zna, nie? Ja jak pojechałem 20 lat temu do Grecji, to nie pojechałem jej, pojechałem zwiedzać, ale nie pojechałem jej zwiedzać na zasadzie oglądania od hotelu do hotelu, tylko ja zamieszkałem w Grecji, ja poszedłem do pracy w Grecji, ja Ateny po roku znałem lepiej niż Ateńczycy niektórzy znali. Ja moich kolegów z urodzonych w Atenach oprowadzałem po miejscach, o których oni pierwszy raz słyszeli, ale samo zamieszkanie. I ty zrobiłeś teraz to samo chyba, prawdopodobnie za każdym razem tak robisz, że nie hotel, tylko bardziej bliższe miejsce, nie też wynajmowane, ale jakby wśród ludzi, nie tak jak powiedziałeś, na prowincji, czyli chłonięcie i poznawanie tego
tej atmosfery nie na zasadzie widzę to z autobusu, czy widzę to z pociągu, czy jestem tam przez godzinę, ale jakby bardziej prawie na zasadzie takiego zamieszkania na krótką chwilę. Nie? Jeden z najlepszych noclegów, jakie mieliśmy, to był moim zdaniem i części osób, które były na wyjeździe, jak najbardziej ta sama opinia, to był nocleg u prywatnej osoby, w rozumieniu, że to był nocleg nie w hotelu, nie w te rozumieny jako, nie wiem, jakiś taki formalny ryokan, czy jeszcze jakaś inna forma hostelu, tylko dosłownie dom prywatnej osoby przerobiony na dom gościnny, ale ten dom gościnny to jest tylko w nazwie, tak to powiedzmy, bo to jest dosłownie jak ktoś cię wprowadza do swojego prywatnego domu, no i masz te części, które są tak jakby niby dzielone między gości, ale umówmy się, śpisz u niego w pokoju, tak jak, nie wiem, masz mieszkanie trzypokojowe, to kolega ci oddaje jeden pokój tutaj tobie i czterem osobom, a drugi pokój na piętrze też jest dla was, nie? No i jednym z najfajniejszych moim zdaniem miejsc jest właśnie wizyta w tym, w sensie nocleg w tego typu miejscach, bo jesteś w stanie dwóch rzeczy się nauczyć. Po pierwsze, tego jak funkcjonują codziennie, w sensie jak wygląda takie bardziej codzienne życie Japończyków, a nie hotelowe życie Japończyków, a dwa, to za przeproszeniem zimą możesz doświadczyć między innymi tego, jak wygląda za przeproszeniem ogrzewanie japońskie w starym japońskim domu, czyli to, że nie jest idealnie szczelnie, że jednak jak coś jest nieszczelne, niedomknięte albo coś, to ci trochę wieje, wręcz może ci tyłek zmarznąć, jak się nie przykryjesz futonem i nie zakopiesz w pościeli. Nie mówiąc o tym, że jak masz hałaśliwych sąsiadów za ścianą, to będą ci hałaśliwi sąsiedzi dla ciebie uciążliwi, bo ściana jest z papieru, dosłownie. Więc masz możliwość poczuć cudzysłowo tak dosłownie, fizycznie, jak wygląda prawdziwy dom japoński, a nie taki, powiedzmy, pokój robiony w stylu japońskim, nie? Rozumiem. No tak. Dobrze. To co? Ja myślę, że dzisiaj już mamy niewyczerpany temat absolutnie, ani jeden, ani drugi, ani trzeci, ale myślę, że... Mnie zaciekawiły wypowiedzi jeszcze Karam Ewa, tak? Który pisał, że tam dużo razy był w Japonii, bo wnioskuję ze sposobu wypowiedzi, że facet i miał parę test na temat tego Japonek i Chinek. Tam nie miałem okazji wszystkiego przeczytać, natomiast mogę powiedzieć, że... połowicznie się mogę tylko zgodzić z niektórymi tezami tam postawionymi, natomiast jest to rzeczywiście na inną audycję, w bardziej luźnym tonie, to znaczy czym się różni, nie wiem, podryw w Japonii i nie wiem, właśnie tego typu tematy kiedyś poruszyliśmy w audycji Polskie Ciało, zaczęliśmy rozmawiać trochę o brytyjskich takich klimatach, możemy porozmawiać też w przyszłości azjatyckich, nie ma problemu. Natomiast nie zgodzę się troszeczkę z tezą, która została tam postawiona. W tym aspekcie się nie zgodzę, że w dużym mieście jestem w stanie kiwnąć głową i powiedzieć tak, masz trochę racji, zwłaszcza w niektórych klubach. Natomiast jeżeli chodzi o prowincję, to powiedziałbym, że bardzo podobnie do Polski. Więc im bardziej na wieś, tym może tak, japońska wieś różni się od tych dużych turystycznych miast, w których my zazwyczaj bywamy jako obcokrajowcy, znacząco, kolosalnie. No powiem uczciwie, ostatni tydzień, który spędziłem praktycznie tylko w dwie osoby na takiej wsi japońskiej, na zasadzie, że tam nie dotarła cywilizacja, w rozumieniu nie dotarło tam kombini, czyli nie było tego sklepu typu Żabka, do którego możesz pójść o dowolnej porze, kupić alkohol, kupić, nie wiem, jedzenie, czy za przeproszeniem gazetkę, bo ci się nudzi, albo po prostu pójść na spacer, bo to jest atrakcja. To była wieś taka, że dosłownie jedna restauracja, jeden nocleg, tego typu rzeczy. No i tam ludność i ogólnie, powiedzmy, relacje z ludźmi, ludzie są inni kompletnie w zachowaniu niż ci w dużych miastach. W tym ten temat, który został poruszony przez widza, czyli tak jakby łatwość nawiązywania bliższych relacji. Kontaktu, tak. Bliższych relacji, bo to ważne. Tak, to tak. Napisał o bliższych relacjach z kobietami japońskimi. No dobrze, właśnie. Ale zgodzę się, że nienawidzą, że dziewczyny w dużych miastach nienawidzą w dużym stopniu
sporej części Japończyków, w sensie facetów. To się zgadza, to wynika z dwóch względów. Po pierwsze, tak zwane carnivore male, czyli faceci, którzy są tak zwanymi tymi, czekaj, to nie, w sensie, że oni nie jedzą mięsa, czekaj, nie pamiętam wyrazu, roślinożercy, o. Czyli jak są faceci roślinożercy, to chodzi o to, że faceci w Japonii nie podejmują inicjatywy w stosunku do nawiązywania związków z kobietami, są nadzwyczaj pasywni i co najwyżej mają serię oczekiwań. I to jest właśnie jedna z tych kategorii, która powoduje, że o której chętnie Wam więcej opowiem przy kolejnej okazji, która powoduje, że spora część Japonek nienawidzi tej postawy. I tutaj się akurat w 100% zgodzę z tezą widza. A druga kwestia to jest to, że część i pewnie na takie osoby, te osoby spod Kowic, jest spora grupa Japonek, które się nazywają Gaijin Hunters, czyli to są dziewczyny, które polują na obcokrajowców i to też ma bardzo konkretny kontekst. Tutaj zostawiam zajawkę, nie powiem jeszcze wszystkiego, chociaż niektórzy z Was, którzy krążą po japońskich kanałach, już pewnie co nieco wie o Gaijin Hunters, a jak nie, to ja Wam trochę więcej będę w stanie opowiedzieć, z czym to się wiąże. Gaijin, czyli odpowiednik... Obcokrajowiec po prostu, gaikoku, tak, tak jak mówi się gringo w Ameryce. Tak. Na G też to samo. Dobrze, to co, możemy pomału zmierzać do końca. Ja chciałbym powiedzieć, że dla widzów, którzy nie są widzami Mevcora, link do kanału Mevcora znajduje się w opisie filmu. Można również trafić na niego najzwyczajniej w świecie, wpisując w wyszukiwarce YouTube'a Monomit lub Monomyth. Jednym i drugim wypadku wyświetli się Wam kanał Mevcora, gdzie znajdują się również audycje już wcześniejsze nagrane na temat Japonii i nie tylko. Zapraszam gorąco. Zapraszam gorąco do palubiania kanału jednego i drugiego, mojego też. Łapki w górę, łapki w dół jak najbardziej. Subskrypcje, jeśli ktoś chce być informowany. Chciałem też powiedzieć, że możecie mi postawić kawę, możecie wesprzeć kanał. Co do wspierania kanału, bo to jest ważne, uruchomiliśmy Discord, Habemu z Discordam, jak mówiłem. Link do Discorda też znajduje się w opisie pod spodem. Na moim Discordzie będą takie niespodzianki, jak indywidualne audycje ze mną, takie głosowe, warsztaty właściwie bardziej, szczególnie nastawione na najbardziej wspierających i w ogóle wspierających, będzie taki podział, jak również dla niewspierających też będzie, ale trochę coś innego. Jeszcze raz dziękuję Ci, Mevcor, za dzisiejszą wizytę w moim studiu, na moim kanale, przy moim ognisku. Widzimy się u Ciebie, myślę, że jeszcze w tym tygodniu, taką mam nadzieję, bo jestem bardzo podekscytowany dalszą częścią opowieści na różne tematy. Więc... Sobota Ci odpowiada? Słucham? Sobota Ci odpowiada? Sobota Ci odpowiada, tak. Sobota mi odpowiada. No to fajnie, to wstępnie umówmy się na sobotę. Tak, to umawiamy się na sobotę. W sobotę spotkamy się na kanale Mevcora, natomiast link do tej audycji będzie, jeżeli już skonstruuję Mevcor audycję, planowaną audycję, to będzie się znajdowała również na mojej grupie Jakubowski76 Gadam, bo lubię, na Facebooku, także tam ją i na Discordzie również, także tam znajdziecie. To co? To życzymy wszystkim udanego japońskiego wieczoru, teraz rozmyślanie o Japonii i o tym, jak smakują kitkety o smaku ryby, ale co, można sobie pokruszyć kitketa ze sklepu z rybą, nie wiem. A natomiast... No. Natomiast, no bo ja mam jeszcze pytania do Mevcora, ich będzie sporo, bo mnie pociągnął temat, tyle powiem. Ale nie chcę spoilerować. No. Ja na pożegnanie tylko odpowiem, chronię prywatność, że tak, siedziałem pod Kotatsu. Co więcej, jeśli chodzi o Kotatsu, to nagranie spod Kotatsu jest u mnie na kanale, to jest ostatnie nagranie z Japonii na żywo. Ze świątyni buddyjskiej. To w świątyni buddyjskiej miałem Kotatsu. Jednym z powodów, dla którego nagranie jest krótkie i być może wydać się wam części może chaotyczne, to jest fakt, że bardzo usilnie walczyłem ze sobą i z ciepłem z Kotatsu, bo Kotatsu powoduje takie wysoko wzrastający stopień senności. Pod Kotatsu się idealnie zasypia, mimo tego, że wszyscy Japończycy... Kotatsu to jest specyficzna forma japońskiego ogrzewania, to jest dosłownie mówiąc stolik z pierzyną i grzejnikiem pod stolikiem. Masz dosłownie stolik, od którego z czterech stron wychodzi kołudra, którą się możesz przykryć, a pod tym stolikiem jest zainstalowana jakaś forma ogrzewania. Czasem jest to piecyk, czasem jest to grzałka, czasem jest to dosłownie ognisko, takie palenisko i to grzeje ci, a ta ciężka kołudra powoduje, że to ciepło utrzymuje się pod tym kocykiem. Więc no, jak łatwo się domyśli, to tak jakbyś usiadł
bezpośrednio zaraz przy kominku, ale w takiej przyjemnej odległości od kominka i to, jak łatwo się domyślić, powoduje takie silną walkę między tobą a sennością i tym, żeby przypadkiem nie odpuścić sobie kontaktu z ludźmi. Okej, no dobra. To nie wiedziałem. Kolejna rzecz, na pewno się będziemy dowiadywać więcej. Dobrze, kochani, jeszcze raz dziękuję wam za dzisiejszą wizytę. Tobie jeszcze raz dziękuję za audycję. Widzimy się i słyszymy w sobotę z Mewkorem, a czy wcześniej u mnie? Zobaczymy. Bo dojrzewam do pewnego tematu, który też wam chcę opowiedzieć, no ale to już nie będę teraz jakby zapowiadał tego. Kończymy audycję. Miłego wieczoru wszystkim jeszcze raz życzę. Dziękuję tobie, Mewkor, za przybycie. Miłego wieczoru, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za wywiad. Dobrej nocy wam wszystkim, słuchacze, życzę. Bardzo proszę, do widzenia, pa pa. Pa pa.